Cześć. Praktyczna strona treningu to praktyczna wiedza i specjaliści z doświadczeniem. Ale trening, sport, to również gwiazdy tego sportu. Dzisiaj ze mną, przed drugim mikrofonem, jedna z gwiazd. Gwiazd polskiego MMA, Sebastian Przybysz. Cześć, Sebastianie. Cześć, Arturze. Dziękuję za takie miłe powitanie. Nie, na pewno nie czuję się gwiazdą, ale witam ciebie, witam wszystkich słuchaczy. Sebastianie, to skoro nie gwiazda, to kto? Opisz sam siebie swoimi słowy. Prosty chłopak, który goni za marzeniami. Okej. Okay. To jak ta pogoń się zaczęła? Czyli jak to się stało, że ten chłopak w ogóle chciał zostać zawodnikiem MMA? Oj, i zaczynam od razu od dłuższego pytania. Myślę, że mogę trochę odpowiadać na to. No to nie jest taka prosta historia. Zacznę może od tego, że byłem dzieckiem, które było pełne energii zawsze. No miałem ADHD takie, byłem dziki, byłem wszędzie, po prostu cały czas latałem. Jak mi dziadkowie mówili, nie wchodź na drzewo, bo spadniesz, to ja już z tego drzewa spadałem. Ale nigdy nie byłem jakiś wyjątkowo dobry w żadnym sporcie. Czy to gdzieś na WF, jak grałem w piłkę nożną, to nigdy nie byłem wybierany jako pierwszy, raczej gdzieś przy końcóweczce. Nie miałem pomysłu na to, co mógłbym też w życiu robić. I po prostu tak jakoś przez lata troszkę żyłem w takim bezcelu. Czułem, że w sumie sam nie wiem, co chcę w swoim życiu robić. Miałem 15 lat, jak zacząłem sport walki uprawiać. I to tak też dosyć przypadkowo, ponieważ miałem przyjaciela, który przez lata trenował taekwondo. Poszliśmy na taką siłownię, która była piwniczana. Taka, wiesz, typowa... Urokliwa. Urokliwa, taka typowa, gdzie możesz zrobić jedynie klatkę, nic więcej. Okej, okay, no ale tak. To w sumie wszystko, co potrzebujesz, nie? No tak. Po coś chodzi na siłownię. No tak, no przecież nogi to bez sensu, robisz jak chodzisz. Tak jest. W każdym razie byliśmy na tej siłowni piwniczanej, tam w rogu wisiał worek. Na samym początku mówię, Damian, pokazałbyś mi tak jakieś tam coś podstawowego na tym worku, tak z ciekawości. Chciałbym po prostu zobaczyć, jak to wygląda. On mi zaczął tłumaczyć w tamtym momencie lewy i prawy prosty, całą technikę, jak wyprowadzać cios, w jakiej linii, w którym momencie zrotować nadgarstek, dlaczego, czemu ten łokieć musi iść pod ręką, nie otwieramy go do zewnątrz. I takie, kurde, bardzo dużo detali. Jakoś tak zawsze mi się wydawało, że sporty walki to jest taki... Uderz mocniej. Tak, po prostu machaj rękoma i trafisz i będzie super. I to tylko tyle. A byłem bardzo zdziwiony, ile tam jest detali. Strasznie mi się to spodobało i tak na dobrą sprawę, zamiast robić klatkę w tamtym momencie, no trochę po mnie widać, że tak jestem mały. Więc wybrałem inną drogę. Zamiast robić klatkę, to po prostu stałem przy worku i... Uderzałeś ten worek. I przez praktycznie tam chyba 2 godziny uderzałem bez rękawic w ten worek, próbowałem lewy, prawy, prosty, czułem się po prostu jak zafiksowany, tak jakbym znalazł sens swojego życia w tym momencie. No strasznie dziwne uczucie, po prostu stałem i jak zahipnotyzowany. Ręce całe, całą skórę sobie z rąk praktycznie drapałem na tym worku, no bo nie miałem rękawic. Ale nie czułem w tamtym momencie bólu. Po prostu to robiłem jak automat. Pamiętam, że wyszedłem z tego treningu z tym kumplem i miałem takie, kurde, tak mi się to podoba, że chcę zacząć to robić. To nie wiedziałem wtedy jeszcze, że będę kiedyś uprawiać ten sport zawodowo, ale tak mnie zafascynował w tamtym momencie tym, ile tu jest detali, że pochłaniałem całą wiedzę na ten temat, jaka była wszędzie dostępna. Przepraszam, że tylko przerwę. No. Mówiłem ci, że ze mną będzie wymagało, co będę dużo gadać. Dawaj. A ze mną też był jeszcze taki motyw, że ja do tej pory, do tego momentu, jak miałem 15 lat, ja nie miałem takiego celu w życiu. Tak jak wielu chłopaków nie wiem, mówiło, ja będę, nie wiem, tam kucharzem, idę tam na jakieś studia, czy tam do szkoły konkretnej, ukierunkowanej pod jakiś zawód, to ja nie wiedziałem, co chcę w przyszłości w swoim życiu robić. I zawsze czułem, że to jest coś nie tak, że tak miałem wrażenie, że żyję z dnia na dzień. Jak to odkryłem, to po prostu... No poświęciłem się temu. Bez życia. Tak, to był
mój sens życia, który mnie teraz prowadzi, no mam już w tym momencie 30 lat, więc połowę swojego życia uprawiam sporty walki. Czyli 15 lat miałeś, jak to się zaczęło? Tak, tak. I zacząłeś... nie byłem najmłodszy. No właśnie, bo to nie jest tak, że tam od 10 roku życia jakiś tam boks czy cokolwiek, nie? Bo te historie czasami potrafią wyglądać. No, jakieś judo, nie? Wcześniej, no tak jak mówiłem, no próbowałem tam różnych sportów, nawet tam chyba miałem taki epizod z koszykówką jakieś 2-3 lata. Nie pamiętam dokładnie ile, ale wydaje mi się, że około 2 lat. Bawiłem się w streetball, sprawiało mi to dużo frajdy, ale no, nie tyle co sporty walki, naprawdę. Mhm. To przy sportach walki... Tyle, ile przerobiłem po prostu rzeczy, jak się zastanawiałem nad tym, dlaczego coś robić tak, a nie inaczej. No to może się wydawać na początku, jak ktoś tego nie zna, że to jest sport dla idiotów, ale tam jest bardzo dużo myślenia, zwłaszcza no, ci najlepsi zawodnicy, którzy są na świecie, no to nie są głupi zawodnicy, to są bardzo inteligentni goście. To mnie zafascynowało, że po prostu, że tutaj w takiej brutalności, w takim sporcie, który po prostu kojarzy się z totalną brutalnością, to może być też coś takiego z drugiej strony, że jest też sporo inteligencji w tym wszystkim ukrytej. Ukrytej, jak podkreśliłeś. Miałeś 15 lat. Jakie to były czasy dla MMA? Ja trochę zmierzam do tego, że jestem starszy od ciebie, no, trzeba dodać tam 9 lat. I kiedy ja pamiętam początki w ogóle sztuk walki w Polsce, to były sztuki walki. To nie były sporty walki. To były te tradycyjne, chińskie, japońskie. No trochę już tam pojawia się domieszka tej brazylijskiej capoeiry z takim tańcem. W ogóle wtedy takie brazylijskie jiu-jitsu, to jeszcze wtedy to było w powijakach. To dopiero pierwszy kontakt mój z brazylijskim jiu-jitsu był wtedy, kiedy pojawiło się UFC, były pierwsze gale i byli tam braca... Wygrał Royce Gracie, który reprezentował brazylijskie jiu-jitsu. Dokładnie. Wtedy, pierwszą galę. I wtedy było takie dla mnie takie spojrzenie na to, że ci zawodnicy z innych sztuk, sportów, walki, oni w konfrontacji z nimi może dysponowali czasami nieporównywalnie większą przewagą fizyczną, bo wtedy już te kategorie były takie mocno płynne dla widowiskowości. Wtedy nie było kategorii wagowych. Tam po prostu jak na pierwszej gali UFC był turniej, no to chodziło tylko o to, żeby wyłonić, który sport walki czy sztuka walki jest najlepsza. No, tam walczył na przykład zawodnik sumo, który no, był po prostu kolosalny, a na mnie, nie pamiętam, Royce Gracie pewnie około 80 kg ważył. I nie mogli się z nim poradzić. I oni byli w jednym turnieju. Tak. I to było widać, że też ci zawodnicy właśnie z tych bardziej klasycznych albo mnie bardziej znanych sztuk walki, oni sobie trochę nie radzili z tym brazylijskim jiu-jitsu. Oni po prostu nie wiedzieli, jak się przed tym nawet bronić, tak? Czyli to było dla nich pewna nowość, a wtedy też zobaczyłem, mówię, aha, jest brazylijskie jiu-jitsu. A jak wyglądały te twoje czasy? To już było popularne? MMA już wtedy się w jakiś sposób sformalizowało w Polsce? Wiesz co, to na pewno już były te czasy, gdzie no, były gale KSW, odbywały się na pewno regularnie. Ale ja jeszcze tak się tym na początku nie interesowałem, bo no, sam początek miałem taki, że strasznie się zafiksowałem na boks i nie wiem, pierwszy rok to chyba uderzałem tylko pięściami, potem dołożyłem do tego kopnięcia, tak gdzieś po jakichś 3 latach treningu samej stójki, stricte stójki, stwierdziłem, że czegoś mi dalej brakuje i chciałbym spróbować jeszcze nowych elementów, że dalej jakby za mało tego wszystkiego było. No i tak wylądowałem właśnie na pierwszych treningach też parterowych, zapasów. Zacząłem to wszystko łączyć. Na samym początku nienawidziłem parteru. Miałem takie przekonanie, jak to wszystkie takie typowe sybiksy, że wiesz, parter jest dla pedałów i tak dalej. Nie wiem, czy mogę takich słów używać na transmisji, ale no cóż, to tak myślałem. I sporo czasu mi zajęło to, żeby znaleźć miłość do tego parteru, bo no, z początku po prostu go nie czułem. Robiłem go jakby na przymus. Chciałem robić MMA, ale nie czułem tej miłości. Miłość poczułem dopiero w momencie, jak pojechałem na zawody i dostałem w dupę. Po prostu goście... I doświadczyłeś tego, co ci goście, o których mówiłem w UFC. Tak, czyli no, po prostu nie wiedziałeś, co się dzieje. Tak, po prostu gość mnie przerobił na ziemi, na zawodach i... Wtedy zrozumiałem, że... Jeśli nie będę tego kochać, to się w tym nie rozwinę. I pokochałeś. I pokochałem. No, brzmi to bardzo prosto, ale naprawdę tak było. Miałem po prostu takie uczucie, że jeśli nie zacznę tego lubić, nie będę tego kochać, nie będę chciał się w tym rozwijać, to nie będę zawodnikiem w przyszłości.
I ta miłość sama przyszła. Potrzeba matką miłości, można powiedzieć. Tak jest. Czy wtedy, jak wziąłeś się za te sztuki walki, bo powiedziałeś, że one dały pewien sens twojemu życiu, czyli no, wiedziałeś, dokąd zmierzasz, ale czy wiązałeś z tym swoją przyszłość zawodową? Czy pojawiło się taka myśl, kurczę, może będę startował w jakichś turniejach, będę zarabiał, czy było coś takiego w głowie? No było, tym bardziej, że... Od początku? Nie, nie. Na samym początku po prostu mnie zafascynowały sztuki walki i czułem, że chcę to robić, ale no, nie wiedziałem, czy będą z tego pieniądze. Zresztą mówi się o tym, że no, jak nie trenujesz od dziecka, no to tam potem do niczego nie dojdziesz nigdy. Więc no, ja zaczynając w wieku 15 lat, no, w teorii byłem już za stary na to, żeby uczyć się od początku wszystkiego. No ale no cóż, wiesz, no mogę powiedzieć tyle. Byłem z dosyć biednej rodziny. Moi rodzice są po rozwodzie. Mój ojciec nie mieszkał ze mną i z moją matką. Mieliśmy z matką sporo problemów też przez niego i no po prostu, nie wiem, znam takie uczucie jak głód, nie? I to jest mega przykre, ale to też w pewnym sensie jest motywujące. I na pewno to kiedyś też było dla mnie sporą motywacją, żeby no, zarobić w końcu jakieś pieniądze w taki sposób. No, miałem w myśli w głowie takie, że kiedyś będę po prostu na tym sporcie też zarabiać i będzie mnie stać na to, żeby żyć godnie i w przyszłości, jeśli ja będę miał dzieci, to zapewnić im odpowiednią przyszłość. I, to mnie na pewno też bardzo kiedyś motywowało do tego wszystkiego. Sebastianie, w zawodowym MMA zadebiutowałeś 30 kwietnia 2016 roku. Na gali Slavo Republic. Bojanie. Pamiętam. Dokładnie. I teraz moje pytanie. Czy zarabianie w sztukach walki w MMA w Polsce zaczyna się od przejścia na zawodostwo, czy są inne czynniki, które to warunkują? To też czasy się trochę zmieniły od tamtej pory. No mogę powiedzieć tyle, że za zawodowy debiut dostałem 500 zł, więc no, są to bardzo śmieszne pieniądze. No, obiad po. Nawet nie. Naprawdę. Bo dużo jesz. Tak, widziałeś. Tak jest. Wiesz co, no... Teraz się trochę pozmieniało. Kiedyś to naprawdę nie było z tego żadnych pieniędzy. Teraz ten sport jeszcze bardziej poszedł do przodu. Myślę, że jest większe zainteresowanie ludzi. Też te gale freakowe, które się pojawiają, one w jakimś stopniu też oddziałują na to, że w zawodowym MMA też jest większe zainteresowanie, no bo chcąc nie chcąc ludzie oglądają te gale, potem mają takie, a pójdę na salę, potrenuję, no, pojawia się kolejna osoba na macie, pojawia się kolejna osoba, która potem będzie mówić swoim znajomym o tym, jak ten sport jest świetny, zaczynają oglądać sportowe gale, więc no też to zainteresowanie w jakimś stopniu się delikatnie podnosi. Popularyzacja, nie? Te freak fighty popularyzują też to. No, dokładnie. Nie jest to może najpiękniejsze. Przy okazji też inne rzeczy, trochę bardziej patologiczne, ale... To prawda. No ale no niestety, nie można mieć wszystkiego. Teraz wracamy do pieniędzy. No? No na pewno się stawki bardzo mocno podniosły. No dalej nie mogę powiedzieć tak, że za te pierwsze początkowe walki zawodnicy zarobią takie pieniądze, że nie wiem, będzie ich stać na wszystko, bo to też ma w sumie swój urok. Tak myślę, że to, że... Motywuje? Jasne, że tak. Jakby ktoś za pierwszą walkę w MMA miał dostać od razu na przykład, nie wiem, 30 tysięcy, co by mu zwróciło koszty przygotowań, jeszcze mógłby sobie spokojnie opłacić trenera, jednego, drugiego, menadżera i w ogóle jeszcze by mu zostało sporo pieniędzy, no to ci zawodnicy byliby leniwi. Tak mi się wydaje. No, nie chciałoby im się aż tyle. Tak mi się wydaje, że przez to, że muszą w tych pierwszych walkach przejść przez dużo mniejsze kwoty, żeby się dokopać do tych większych pieniędzy, no to muszą też z siebie więcej dawać. Hartuje charakter. Tak, i wiedzą też po prostu, no jak będą dobrze, to na tym wyższym poziomie się znajdą, a na wyższym poziomie już są pieniądze. Selekcja.
Wiesz co, no, mówisz tutaj o jakiejś też ewolucji, która wystąpiła w tym MMA w kontekście jakby tego zarobkowania, czyli w twoich czasach no, mniejsze były możliwości, teraz są zdecydowanie większe. A jak w ogóle ewoluowało to MMA w Polsce i na świecie? No bo zaczęliśmy, widzisz, poruszyliśmy kilka wątków, czyli mamy początki UFC, które dla mnie były takim, no, powiedzmy, szokiem kulturowym, czyli nagle to, co widziałem w grach komputerowych, jakiś Street Fighter, Tekken, gdzie takie okoliczności, gdzie różne sztuki były ze sobą zestawiane, pojawiło się na żywo. Brak limitów wagowych, Stany Zjednoczone, tak? Czyli już jakby ta spektakularność tych gal też zupełnie na innym poziomie względem tego, co się działo gdzieś tam w Polsce. Klatka, tak? Czyli walki w klatce, już to się pojawiło, takie sformułowanie. No i jak to potem ewoluowało? Jak to w Polsce się pojawiało? Bo to już ty wiesz zdecydowanie lepiej. No w Polsce to początki MMA miało na pewno bardzo ciężkie, bo przez pewien dokument, który można znaleźć dalej w internecie o tytule Klatka, no to ten sport był przez bardzo długi czas kojarzony z chuligaństwem i też z bandytami. Zresztą tutaj jest gangsterka w tym sporcie. Bardziej no, klatkę też ludzie zawsze kojarzyli, w sensie nie ten film, tylko jakby klatkę, oktagon. Z więzieniem na przykład skojarzenie. Z więzieniem, to jest pierwsze, no i też drugie z tymi legendarnymi walkami psów zawsze. Tak. To się ludziom kiedyś tak kojarzyło, a na pewno nie ze sportem. I to myślisz, że to był powód, dla którego te pierwsze gale, chociażby KSW, właśnie były na normalnym ringu? Myślę, że tak. Bo Pride był też, nie? Myślę, że też tak. Myślę, że też tak, ale to właśnie też to, o czym mówisz, że ring był w Pride, to też na pewno było zaczerpnięte, bo pierwsze gale KSW ogólnie, znaczy może nie pierwsze, ale te już takie, gdzie były z trochę większym przytupem, no to były mocno inspirowane też tym, żeby robić te show dookoła, tak jak to właśnie wyglądało w Pride, że nie tak jak w UFC, że tam w tym momencie to jest tylko liga sportowa, liczy się wejście, wynik, jazda i tak walka, tylko właśnie jest ta celebracja, jest duże otwarcie gali, wszystko takie huczne, jakieś fajerwerki, dodatkowe rzeczy takie dla widzów. No to na pewno w tym kierunku kiedyś KSW szło, ale potem troszeczkę odbili od tego, przeszli do klatki, zrobili Unified Rules, w sensie podłączyli się pod to, już nie było tych zasad, że w KSW, nie wiem, walczysz dwie rundy i trzecia jest dogrywkowa, tylko właśnie są trzy rundy po 5 minut, doszły uderzenia łokciami, tylko to trzeba było bardzo stopniowo przez lata do tego przyswajać w publikę w Polsce, bo tak jak mówię, na początku ten sport bardzo źle się wszystkim kojarzył. Dużą rolę na pewno w tym, żeby ten sport spopularyzować w Polsce, no to wiadomo, że KSW, ale też właśnie samo KSW bardzo rozwinęła walka Mariusza Pudzianowskiego z Marcinem Neumannem. Taki freak fight na tamten moment, to tak? To był freak fight, ale cała Polska tym żyła i ja pamiętam czasy, właśnie wtedy już też zacząłem robić to MMA, no to pamiętam czasy, jak no, na sali tam było, nie wiem, 4-5 osób i po tej gali, jak nie wiem, w piątek przychodzisz na salę, jest 5 osób, w sobotę jest gala z Pudzianem, to w poniedziałek już na sali było z 30 parę osób. Wiesz, to po prostu to w moment wystrzeliło, było gigantyczne i no na pewno Mariusz Pudzianowski też się sporo przyczynił do tego, że ten sport po prostu w Polsce się rozwinął. Dzięki temu, że więcej ludzi zaczęło to oglądać, no to KSW też zaczęło powoli zmieniać te wszystkie zasady, żeby wejść w te takie, powiedzmy, normy światowe, takie jakie tam wyznacza UFC. No i teraz jesteśmy na takim fajnym poziomie już. Uważam, że sportowo jako Polska na tle Europy jesteśmy bardzo mocnym krajem w MMA. Wiesz, powiedziałeś o Mariuszu Pudzianowskim. To on dopiero późno zaczął. Jak ty miałeś 15 lat, to on dopiero późno. I teraz jakby znowu, kolejna rzecz. Ale zobacz, jaki on miał background. A nie, no to ty nie nosiłeś ciężkich kul, nie? No, to nie, prawda. Nie. Ale wiesz, do czego zmierzam. Zmierzam do tego, no bo na pewno zrobił duży progres i to nie ulega wątpliwości, tak? On z takiej osoby, która no, nie miała żadnego pojęcia o tym, jak walczyć i robiła to w taki sposób, który budził czasami uśmiech na twarzach wielu w tych pierwszych walkach, no tak teraz to jest zupełnie inna osoba. I jak ty oceniasz jego warsztat? Ja wiem, że to są trudne pytania, no ale może uda się odpowiedzieć na to, w jaki sposób. No na pewno przez te lata rozwinął się Mariusz Pudzianowski od tej pierwszej walki. To
No jest niezaprzeczalne. Nie wiem, czy ma talent do tego sportu, czy nie. I bardziej po prostu chcę powiedzieć tak, że wydaje mi się, że mógłby mieć jeszcze większy progres przez te wszystkie lata, ale może po prostu nie ma jakiejś takiej smykałki do tego sportu. No chociaż nie można powiedzieć, ma bardzo dobrych trenerów, którzy go też świetnie prowadzą. No, co by nie powiedzieć, no walka z Michałem Materlą, no wszystkim opadły szczęki. Miałem okazję obejrzeć tę walkę spod klatki. Siedziałem właśnie z Maciejem Kawulskim, pod klatką oglądałem to. No przed walką ja nie wierzyłem w to, że Mariusz Pudzianowski może tę walkę wygrać. No, to jest niemożliwe. Ale jak tylko zobaczyłem, że Michał Materla stoi, nie rusza się, tylko właśnie popełni ten błąd taktyczny, że stanął, chciał wejść na wymianę z dużo cięższym rywalem, to nawet jeśli z drugiej strony powiedzmy lecą takie cepy, no to jak ten cep dojdzie do głowy, to będzie impreza w głowie. A tam był też bardzo dobry plan taktyczny na to, żeby uderzać fajnym takim długim podbródkiem. No i weszło. I weszło. Zszokował cały polski świat. Jak się zmieniało to MMA w kontekście przepisów bezpieczeństwa? No bo wiemy, że UFC to przeszło wręcz rewolucję. Czyli od tego, o czym mówiliśmy na początku, do tego, co jest teraz i tego, jak próbuje się dbać o zdrowie tych zawodników, chociażby całe UFC Performance Institute i ta cała zaplecze medyczne, które ma troszczyć się o zdrowie tych zawodników, no to jest przepaść. To jest przepaść właściwie z każdej perspektywy, technologiczna, wiedzy, kulturowa, podejścia do tematu. A jak to wygląda w Polsce? Czy my się rozwijamy równie dynamicznie, czy mimo wszystko ustępujemy temu, co jest w UFC? Wiesz co, no w tym momencie to jeśli chodzi o wszystkie zasady dalej, no to jednak UFC wyznacza bardzo mocne standardy, jeśli chodzi o świat. Jeśli coś u nich zmienia się w przepisach, to automatycznie praktycznie przechodzi na resztę świata po chwili. No, tutaj chociażby jest spore zamieszanie zawsze z tym, jak określić osobę, która jest w parterze. Bo wiesz, no, jakby często się tak wydaje, nie? Że nie wiem, ktoś leży, no to wiadomo, że jest w parterze, prawda? Jest zawodnik w pozycji parterowej, ale jeśli na przykład jest na dwóch stopach, a dotyka jedną ręką, jedną dłonią, to jest w parterze czy jest w stójce? Nie wiesz, tutaj zawsze było dużo tego kombinowania. Pamiętam, że te przepisy do nas przychodziły z różnym opóźnieniem. Kiedyś w ogóle tych dłoni nie można było kłaść na macie, to jakby nie broniło. Potem nam powiedzieli, że żeby liczyła się pozycja parterowa, no to musisz mieć całą dłoń na macie, przynajmniej jedną, bądź kolano, że muszą być trzy punkty podparcia. Teraz wiem, że dalej coś kombinują, żeby pozmieniać jeszcze bardziej w tych zasadach, żeby ta pozycja była jeszcze bardziej czytelna, kiedy ten zawodnik parterowy jest tak naprawdę w parterze, a kiedyś w stójce, no bo przy wielu przepisach można oszukiwać. Często zawodnicy na przykład podpierali się w jakiejś pozycji takiej, gdzie nie wiem, jest w zapasach klamra za plecami, jesteśmy przy siatce i ta osoba z przodu, która ma klamrę na biodrach, idzie na dłonie do przodu, żeby tam nie wiem, nie dostawać dodatkowych ciosów. No ale no nie wiem, załóżmy, że dotyka tylko palcami. No to jest w tym parterze, czy nie jest w tym parterze. Wiesz, tak na dobrą sprawę, ten drugi zawodnik lekko go poderwie do góry, może go kopnąć w twarz. Więc też jest takie załamywanie tych zasad. I no, zobaczymy, jak to pójdzie dalej, co wykombinują. W tym momencie jest na pewno tak, że musi być cała pięść, cała dłoń albo kolano, że musi być jakiś dodatkowy punkt podparcia, taki stabilny na macie poza stopami. No i tak, no tak jak wspominałem, te przepisy narzuca gdzieś UFC, to są Unified Rules i w tym momencie to idzie falowo przez cały świat, ale w Japonii na przykład też mają swoje zasady i tam dalej toczą się walki, które w Rizin odbywają się właśnie w ringu, są soccer kicki, są troszeczkę inne zasady niż tutaj, bardziej przypominają właśnie zasady Pride'u, więc mają swoją tradycję. Tak, jakąś. To nie jest wykluczone tak, że trzeba robić walki na zasadach Unified Rules. Wiem, że kiedyś organizatorzy
A teraz sobie też się zastanawiam, czy dalej tak jest, bo wydaje mi się, że jakby jak robisz jakąś galę jako organizacja, to możesz też narzucić jakieś swoje zasady, jeśli chcesz, ale jednak w większości ludzie starają się trzymać tego Unified Rules, no bo też, nie ukrywajmy, zawodnicy trenują pod te zasady. No właśnie, i teraz trochę takie moje pytanie quo vadis, czyli dokąd zmierzamy? Czyli zmierzamy, tu mówisz, do standaryzacji, czyli jednak te przepisy starają się być ustandaryzowane w tak w skali świata. I ja faktycznie kupuję to, że to ułatwia też zawodnikom, no bo trenerzy wiedzą, jak trenować, jakie strategie dobierać, zawodnicy jakby no, pamiętają te przepisy, nie muszą się ich... Zdecydowanie ułatwia, bo pamiętam jeszcze czasy, jak na przykład oglądaliśmy w UFC walki, w których zawodnicy już uderzali łokciami, a u nas, mimo tego, że na przykład robiliśmy to samo na treningach, to na walkach nie można było tego robić. I nieraz przyjeżdżasz na galę i na przykład dowiadujesz się, że no słuchaj, wiesz co, ty masz walkę z łokciami. Okej. Okay. Jest takie wow, czyli jednak mogę, nie? Ale to też potem nie działało, no bo w momencie, kiedy nie, na przykład nie przerabiasz tego na treningu, no to nie zrobisz tego podczas walki. Masz to jakieś odruchy, nie? Albo dokładnie. Je masz, albo ich nie masz. No. Więc fajnie teraz, że to jest ustandaryzowane i po prostu, wiesz, wszyscy zawodnicy robią to samo i wiedzą, że jak wychodzisz do walki w MMA, no to masz te łokcie, więc to, co trenowałeś, to na pewno ci się przyda. Czy te zmiany przepisów mają gdzieś w tle oczekiwania zawodników, czyli ta ewolucja, która się działa, to ja rozumiem, że pewnie tam kwestia widowiskowości, sędziowania, bezpieczeństwa, ale też jakichś takich głosów ze strony środowiska zawodników, że czegoś by chcieli, nie chcieli, tego się słucha, czy to raczej jest jednak taki temat, gdzie to się odgórnie podejmuje? Myślę, że najbardziej tutaj chodzi o zdrowie zawodników, o to, żeby była płynność walki i żeby było to wszystko łatwe do zrozumienia dla sędziów, dla zawodników i przede wszystkim też dla kibiców. Więc wydaje mi się, że to jest takie najważniejsze. No, no wiadomo, pamiętam właśnie też a propos tych łokci, no, że zawodnicy kiedyś bardzo chcieli po prostu, żeby te łokcie gdzieś były i no jak do tego doszło, że w końcu są... Takim sentymentem mówisz o tych łokciach, tak? Widzę, tak też. Nie, tak. No bo to... Zabrzmi jak psychol, ale przyjemnie czasem kogoś zdzielić w łokcie. No, zabrzmiało jak psychol, no, ale okej. Okay. Dobra. Takiego gościa sobie wybrałeś. Tak tu, jest. Tutaj nie będziemy korzystać rozmowy. Seba, to co ja też widzę, że się zmieniło, no to jest więcej gal, więcej zawodników, intensywniejszy kalendarz walk. Czy to widzisz, że wpływa na długość karier zawodników? I to tak myślę trochę z dwóch stron. Czyli z jednej strony, czy nie jest tak, że pojawiają się coraz to młodsi, nowsi, młode talenty, które no, zaczynają szybciej robić presję na tych już doświadczonych? Czy też właśnie ten intensywny kalendarz nie sprawia, że pojawia się więcej kontuzji i te kariery są też krótsze, bo potem nie można kontynuować już tej kariery na takim poziomie, jakby się chciało? Czy to ma taki impact, czy ja w ogóle tego to źle na to patrzę? Może być w tym jakieś ziarenko prawdy. A jak ty to czujesz? No bo ty też wiesz. Nie, ja czuję to tak, że bardzo mi odpowiada ilość tych imprez, która się w tym momencie odbywa. No ponieważ, no, że ja naprawdę czasami brzmi jak jakiś dinozaur, ale też pamiętam czasy, jak tych walk po prostu było dużo mniej. No. Jak ja zaczynałem zawodowe starty, no to też tych gal jeszcze nie było dużo. KSW samo w sobie robiło chyba 3-4 gale do roku maksymalnie, więc... Teraz są co miesiąc, nie? Teraz są co miesiąc, więc to jest liga. Ale wiesz, no poza KSW też były inne organizacje mniejsze i one też, wiesz, robiły gale raz na jakiś czas, więc w tym momencie czasem jest tak w Polsce, że mamy gdzieś gale w Polsce co tydzień. I to jest super, bo po prostu zawodnicy mają możliwość, żeby się pokazać. A pamiętając tamte czasy, to nieraz było tak, że dowiadywałeś się, że będziesz mieć walkę. Po jakimś czasie, tam nie wiem, 2 tygodnie przed galą dowiadywałeś się, że jednak jej nie będzie, że tam nie wiem, rywal wymiękł i zaraz ci znajdą gdzieś kogoś innego. Potem się dowiadujesz, że jednak będzie gala jakaś za 2-3 miesiące, to będziesz tam walczyć. No i tak cię cały czas przeciągają. No, też, wiesz, jesteś w przygotowaniach, jesteś na początku swojej drogi, nie masz tyle pieniędzy, żeby cały czas ten sport, żeby jedynie utrzymywać się z tego sportu. Teraz na pewno jest dużo łatwiej. Myślę, że tym wszystkim zawodnikom młodszym jest dużo łatwiej, fajnie, im starsi zawodnicy też przetarli szlaki i też pod względem tego, że łatwiej jest znaleźć sponsorów. Ci młodzi też już wiedzą, jak działać w social mediach.
Ja tak trochę może odbiegłem od tego tematu, ale nie, wydaje mi się, że jakby ta ilość gal też sprawia, że więcej ci młodzi mogą się pokazywać. W ogóle wypowiadasz się, jakby było więcej plusów z tego wszystkiego. I nie tylko młodzi, i po prostu, wiesz, wszyscy mają więcej możliwości do tego, żeby postartować. No i wiesz, no nikt tobie nie każe robić, nie wiem, 4-5 walk w ciągu roku. Zazwyczaj zawodnicy robią, nie wiem, 2-3 walki, no 4 czasem w ciągu roku i to jest... Niektórzy 3 w pół roku, nie? W 5 miesięcy, no zdarza się. Znam jednego. Tak, ja też znam. Nic mądrego w każdym razie. Jest challenge. Wiesz co, no są możliwości i uważam, że one są bardzo fajne. Czy to skraca kariery zawodników? No właśnie niekoniecznie, bo wydaje mi się, że jak ktoś ma mądrego trenera obok siebie i całą resztę, no to nie zostanie poprowadzone tak, że będzie gwiazdą 2 sezonów, zrobi 10 walk w 2 lata i odejdzie cały porozbijany, tylko będą starali się go po prostu poprzeciągać się jak najdłużej. Seba, powiedz mi, w Polsce z KSW, w skali świata UFC, wspomnieliśmy o Pride'ie, jakie jeszcze federacje są warte? Już nie ma. Nie ma już Pride'u? Nie, nie ma już od lat, to nie pamiętam w którym ale roku. Ale mówisz o zasadach, kto przyjął te zasady? Teraz bo mówisz, że teraz się odbywają... W Japonii w Rizin chyba. Rizin i na bazie jakby takiej, z takimi naleciałościami tak, z Pride'a. Tak. Dobra, to jakie federacje są godne uwagi? Wiesz, takie, na które, no bo mówimy sobie KSW, UFC, wszyscy oglądają, tak? No to teraz pytanie do ciebie, na co ty jeszcze patrzysz? Nie, no jest dużo dobrych organizacji. No to dawaj 3 takie, które warto obserwować. One FC, pod względem MMA robią teraz troszeczkę mniej eventów, no. Jednak robią też coś nowego i też fajnego na azjatycki rynek, Muay Thai w małych rękawicach. Ściągają do siebie legendy Muay Thai i po prostu te walki są wow, są szałowe. Tak jak samo Muay Thai mnie nigdy nie urzekało w dużych rękawicach, tak w małych to wygląda piekielnie dobrze i polecam każdemu, żeby odpalić sobie pierwszą lepszą walkę Rottanga i zrozumieć, o co mi chodzi. Tam jest dzicz. Okay. Ona super, więc na pewno bym powiedział, że One jest super. PFL też ma ciekawe zasady, to już jest MMA i oni robią to też systemem takim bardziej ligowym. Ponieważ zawodnicy toczą w trakcie takiej jednej tam ligi kilka pojedynków, zdobywają punkty i potem plasują się tam na jakimś miejscu w drabince. Mają taki jakby turniej i po wygraniu tego turnieju, jakby tego sezonu turnieju, to zdobywasz $1,000,000. No, ale też są tam troszeczkę inne zasady właśnie niż w Unified Rules, które narzuca tam gdzieś UFC. Ponieważ na przykład zawodnicy tam nie mogą uderzać łokciami, ale to też jest spowodowane tym, że no oni te walki mają tam co, nie wiem, 6 tygodni, czy tam 8 tygodni. Więc robisz walkę i praktycznie musisz zaraz po niej schodzić i robić jakieś kolejne przygotowania. Problematyczne to było, gdyby już, nie wiem, w pierwszej walce wygrywasz, ale załóżmy, że masz, nie wiem, rozcięty cały łuk brwiowy, muszą cię pozaszywać całego, więc szkoda tego czasu. Dlatego mają troszeczkę inne zasady i tam też jeszcze inaczej punktują te ciosy. Bardziej poszli w te takie statystyki. W UFC na przykład teraz kiedyś liczyło się ciosy, w tym momencie liczy się efektywny striking i efektywny grappling. Czyli na przykład jeden mocniejszy cios, którym ja bym ciebie na przykład trafił i głowa by ci odskoczyła, będzie lepiej liczony niż twoich 5, które gdzieś mnie tylko drasną. Oceniasz to na dobry zabieg, czy raczej nie? Uważam, że to trochę pozmieniało walki, bo kiedyś było więcej takiego punktowania jak w boksie, gdzie no, liczyły się te punkty, że tam kto więcej trafi. Teraz liczy się to, kto zrobi większy damage. I myślę, że to jest fajne. No ale na przykład właśnie w PFL-u nie do końca tak jest, bo tam jest już bardziej właśnie tak jak w boksie, że gdzieś te punkty liczą, więc też trochę inaczej. Tu mamy One, PFL, UFC, Bellator też właśnie, ma fajne gale. Bellator to był chyba jedna z tych pierwszych federacji, która też miała dosyć dużą cykliczność, że te walki odbywały względnie często. Tak. Ja pamiętam też taką negatywną opinię o Bellatorze i już miała ona w ten sposób, że takie walki do kotleta. Okej.
Do kotleta? W sensie, że nieciekawe, tak? No, że nieciekawe, że był właśnie tak często, że na tamten moment, o którym ja mówię, czyli te lata, lata wstecz, kiedy ja miałem taki większy kontakt z tym, no to tak to było postrzegane, nie? Że te gale są tak często, że to po prostu ludzie tam jedzą tego kotleta i tam oglądają. To na pewno trzeba powiedzieć, że poziom Bellatora też trochę spadł w porównaniu do starszych lat teraz. Znaczy... Też nie chcę być źle zrozumiany, bo są tam zawodnicy, którzy są bardzo, bardzo dobrzy, mają świetny poziom. Mogliby według mnie też rywalizować w UFC, ale też Bellator na przykład, no, tak jak KSW też w tym momencie, nieraz organizuje walki gości, którzy mają bardzo niskie rekordy. No to nie, ktoś ma rekord 2-0 i bije się już na większej gali, gdzie kiedyś to się kojarzyło jednak z tym, że trzeba przejść jakąś drogę na tych, powiedzmy, malutkich galach lokalnych, żeby pokazać się i przebić się na tą trochę wyższą scenę. Mhm. Że to trochę też się pozmieniało na przykład w Bellatorze w tym momencie, ale też mają fajny poziom. No, nie wiem, chociażby w mojej kategorii wagowej tam gdzieś jest Patrzy Mix albo Sergio Pettis i to są strasznie mocni zawodnicy, z którymi ja bym się bardzo chętnie kiedyś zmierzył. No jest uśmiech, to mi się podoba. No, no dobra, to czy są jakieś federacje, na których no, bycie jest trochę passé i tak są źle widziane w środowisku, a mimo wszystko jakoś sobie egzystują. Nie musi być o Polski, da jakieś zagraniczne, nie? No, ale to się polskie nasuwają. W sensie, no jest jedna taka. Dawaj, no. Z tego na pewno będą żorcy potem. No pewnie. To jest, wiesz, to jest... Szykuj się. Nie, no... Wiesz co, osobiście na pewno... Mówimy o galach teraz czy w przeszłych? A na przykład chcesz? Z przeszłych gal powiedziałbym, że PLMA to jest organizacja tworzona przez Mirka Oknińskiego kiedyś. No i faktycznie przez tą organizację przewinęło się mnóstwo zawodników. Ja nie miałem okazji nigdy tam walczyć. Myślę, że na szczęście, no ponieważ po prostu poziom organizacyjny tego wszystkiego był bardzo niski. Płacili praktycznie żadne pieniądze. Często słyszałem też, że to obiecywali właśnie, nie wiem, mieli komuś zapłacić 1000 zł za walkę, a potem nie odbierali telefonu przez pół roku. No więc, to już takie totalne dno. Więc wiesz, no sporo się takich rzeczy nasłuchałem. Więc to bym podał jako taką organizację. Jej już nie ma na szczęście. No w tym momencie, jeszcze z 3 lata temu to bym powiedział, że jeszcze Fight Exclusive Night to tak trochę słabiej. Mhm. Teraz uważam, że troszkę tam się pozmieniało, odkąd Jakub Borowicz zaczął układać kartę walk, to te gale też dużo lepiej wyglądają i sportowo, i medialnie to wygląda lepiej. I też wiem, że finansowo zaczęło się zgadzać, bo no, mój przyjaciel Kacper Formela dzierży tam pas kategorii piórkowej. Już nie wiem, ile z 5 razy go obronił, więc wiem mniej więcej, jakie pieniądze zarabia i uważam, że są całkiem dobre jak na taką organizację, więc no, coś tam się poprawiło. Kiedyś no, nie mieli zbyt dobrego PR-u. Jak byś teraz zaprojektował karierę zawodnika MMA? No bo wiemy, jaką ty przeszedłeś, wiemy, że są miejsca, w których no niekoniecznie warto być, bo mogą się okazać stratą czasu, ale ze swoim bagażem doświadczeń, ze swoją wiedzą dzisiaj i wiedząc, jak ten rynek wygląda dzisiaj, jak byś zaprojektował karierę? Czy jest taki 15-latek, jest taki Seba, który ma podobne ambicje i chciałby, to co on powinien teraz zrobić? Mówisz do niego, mordo, pierwsze co, ściągaj TikToka, robisz głupie filmiki, wybijasz się i idziesz do MMA. No. Nie, oczywiście. A czekaj, są takie, bo teraz... Żartuję sobie to. Ja wiem, ale teraz nie ma jakiegoś case'a, że z jakiejś frikowej gali ktoś przeszedł do... No pomijam Mariusza, który zaczął się od frikowej walki, nie? Z frików na zawodowstwo? No. Ja chyba nie kojarzę, żeby takie przejście było. No bo wiesz, bo teraz mówiliśmy o Mariuszu, nie? Bo Mariusz był frikiem, żeby była jasność. No tak, tak. Nie? Nie ma co ukrywać, w ogóle na KSW pojawiło się wiele takich walk, które no, były dosyć frikowe. No bo przecież tam, nie wiem, chociażby Popek sam walczył też kiedyś na KSW. No ale to były te walki, nie? A czy, potem kariery czy się z tego rozwinęły, nie? Że oni poszli w to. Że zaczęli stali z frików, się z frików. No, stali się zawodnikami MMA. Chyba nie. Chyba nie. Na pewno można o kilku z nich, tych, co tam startują na tych galach fejmu, powiedzieć, że mają dosyć dobry poziom.
jak na amatorów, ale no, wydaje mi się, że w zawodowym MMA to na niższym poziomie może by sobie poradzili. Na takich większych galach, powiedzmy, przez większe mam na myśli już, nie wiem, chociażby Babylon, czy właśnie Fight Exclusive Night, no to raczej nie. No, chyba, że ktoś by dobrał specjalnie pod nich rywala, ale tak to raczej nie widzę tego. Wiesz, takich case'ów też w skali świata, kilka ich jednak jest, no może niekoniecznie w MMA, ale przecież teraz w boksie z Jake Paul, nie? No wiem, no ale to też nie wiem, czy wiesz, jak jest jego kariera trochę prowadzona. No doprecyzuj, no bo ja no, widzę pewnie część tego obija świata. Obija starych emerytów z MMA, którzy bili się w dużo niższych kategoriach rogowych od niego, więc no nie wiem, walczył chociażby z Benem Askrenem, który był kiedyś bardzo dobrym zawodnikiem, był mistrzem Bellatora, jak się nie mylę, ale to jest gościu, który wywodzi się z zapasów i on od zawsze był zapaśnikiem. Mm-hmm. Nawet w UFC na 100% kojarzysz Jorge Masvidala, który to takie latające kolano zrobił w pierwszych sekundach. No to właśnie na Askrenie wykonał, no bo wiedział, że Askren jest świetnym zapaśnikiem i jedyne, co on robi podczas walk, to on w ogóle nie bije się w stójce, tylko on od razu schodzi w nogi, dlatego wyprowadził to kolano. No i kogoś takiego, kto już skończył swoją karierę w MMA, biorą w kategorii 70 kg, czy tam 7-7, bierze Jake Paul, który jest dużo większy i robi z nim walkę bokserską. Mhm. No to z gościem, który no nie jest bokserem, no w żaden sposób nie jest do tego... No nie jest obdarzony do uderzania. I wszyscy tacy przeciwnicy są dobierani, tak? Okej, okay, dobra. Tak, to wiesz, ja nie znam historii tych zawodników. Raczej nie? Z takimi sobie walczy. No, wiesz, no nie wiem, może za jakiś czas dadzą mu kogoś lepszego. Zresztą cały czas widzę, że zaczepia różne osoby. Teraz... Wiesz, TikToka to on pewnie ma mocnego. Tak, co ma YouTube'a mocnego. Dwa dni temu widziałem też, że zaczepiał byłego mistrza wagi, akurat już tutaj półciężkiej w UFC, Stricklanda. Mhm. I zobaczymy. No, tam Strickland jest znany z tego, że ma niewyparzony język i już mu zapowiedział. Znaczy Jake Paul coś takiego zaproponował mu, żeby przyjechał do niego na salę i jeśli wygra z nim sparring, to mu tam, nie wiem, zapłaci 100 tysięcy czy coś takiego, dolarów, czy nawet milion, nie pamiętam dokładnie sumy. A w każdym razie Strickland... Mają rozmach. Strickland odpowiedział mu: stary, ja nie mam ochoty jeździć z tobą, bić się na żadnej sali, jesteś tak atencyjną kurwą, żebym cię najchętniej po prostu rozjebał, gdybym mógł, to bym cię zabił, umówmy się gdzieś na pustyni, gdzie nie będzie żadnej kamery i tam sobie pogadamy. Nie? No to jest właśnie Strickland, on jest chorym psycholem, no ale myślę, że często też mówi takie rzeczy niepopulistyczne. Okej. W każdym razie... Wracając do kariery, nie? Jakby rozplanować. Już wiemy, że można iść w bycie celebrytą, nie? Na TikToku, na YouTubie. Tak. To jest pierwsza ścieżka. Tak, ale omijamy ją. Dobra, omijamy ją. Stawiamy 100% na sport. To ciężko byłoby tak naprawdę w odpowiedni sposób poprowadzić zawodnika. Bo są różne drogi. Ja na przykład byłem prowadzony tak, że mój trener Grzegorz Jakubowski zawsze stwierdzał, że z kim bym się nie bił, no to twój rywal to pindol, ty sobie z nim poradzisz na luzie i nieważne z kim się bijesz tam, nieważne, że gość ma 10 walk więcej ode mnie zawodowych, zawsze się dowiadywałem, że jestem dużo lepszy od moich rywali, no nie zawsze się to kończyło dla mnie dobrze, no ale miałem bardzo wysoką poprzeczkę postawioną i musiałem do niej podgonić. Mhm. Natomiast spotkałem się też z tym, że często zawodnicy są prowadzeni mocno za rękę i mają dobrze dobieranych rywali po prostu. I na przykład tak jest w Anglii, dosyć popularny to jest w Anglii i mam też takie przeczucie, że to jest z jednej strony nie jest to dobre, nie zgadzam się z tym, ale z drugiej strony widzę, co się dzieje też z tymi zawodnikami. Już ci tłumaczę. Chodzi o to, że oni biorą zawodnika, jest zdolny, widzą, że jest zdolny, inwestują w niego czas, pieniądze, się rozwija, dają mu walkę, no i wiedzą, że ten zawodnik jest bardzo dobry, ale dają mu na tą walkę totalnego ogóra. Mm. Gościa z rekordem 0-5, 0-6, który no, wchodzi do tej klatki tylko po to, żeby zebrać pierdol. I tak jednego
potem drugiego, potem trzeciego. Ten zawodnik cały czas idzie do przodu jak burza, tam wygrywa wszystkie te walki. No i powiedziałbym, że w pewnym momencie przyjdzie jakaś weryfikacja taka, że tam dostanie nie wiadomo jak mocnego gościa. Być może, ale też widziałem po prostu jak ci goście, którzy tam są zbudowani do jakiegoś rekordu 7-0, biją się już z takimi powiedzmy średnimi zawodnikami, jaki oni mają mental. I to jest też coś takiego, że u nas jest to, że my wszyscy musimy tutaj zasuwać, bić się z mocnymi, żeby sobie udowadniać. A oni biorą takich powiedzmy słabszych, budują się na nich, budują takiego zawodnika, który po prostu on już czuje mentalnie, że on jest najlepszy na świecie. I wychodzi do klatki i to po prostu udowadnia, bo on się tak czuje. A gdyby czuł się taki, ja nie wiem w sumie, czy dam radę z tym. No bo jak pierwsze trzy walki by poprzegrywał, no to nie buduje pewności siebie, nie? Bo dostał za mocnych przeciwników. No nie, ale są też zawodnicy, którzy przegrywają pierwsze swoje pojedynki, a potem stają się legendami. No, chociażby Mamet Khalidow. Pierwsze dwa pojedynki chyba zakończył właśnie na swoją niekorzyść, a teraz wszyscy wiemy, kim jest. Ja też patrzę na twój... Są różne powiedzmy sposoby prowadzenia kariery. Myślę, że taki też nie jest zły, tym bardziej jeśli myślisz na przykład o jakichś większych galach w przyszłości, mam na myśli UFC, to wiem, że tak właśnie w Anglii robią, że budują tego zawodnika, ma nie wiem, rekord 7-0, 8-0, dają mu już w końcu kogoś takiego na jakimś wyższym poziomie i jak z nim wygrywa, no to już jest praktycznie przepustka. UFC, jesteś niepokonany, wchodzisz i tam się zaczyna zabawa. To teraz o tobie chcę trochę w liczbach powiedzieć. Stoczyłeś 16 walk zawodowych? Być może. 12 zwycięstw, z czego 5 przez nokaut, 4 przez poddania, 4 przez decyzję. Porażki zaliczyłeś 3 i 1 remis. Od czego się zaczęły te stacje? Czyli były pierwsze porażki czy zwycięstwa? Zwycięstwa. Mój pierwszy. Jakiego miałeś tego streaka takiego... ciągiem, ile zaliczyłeś wygranych? Czy to była wygrana, przegrana? Nie wiem. Nie pamiętasz nawet. Ja tego powiem ci nie liczę. Ja, gdybyś mi nie powiedział, jaki mam rekord, to ja bym ci nawet nie potrafił przypomnieć. Ja nie wiem. Ja nie wiem, jaki mam rekord nigdy. Jak ktoś mnie pyta, no to muszę sprawdzić sam na Tapolodzie albo na Sherdogu, bo po prostu w pewnym momencie przestajesz też zwracać na to uwagę. Kiedyś to, jak wiesz, miałeś tam 2-0, 3-0, no to tak, wiesz, no, jarasz się tym. No na co teraz zwracasz uwagę? I masz więcej... na jakość rywali, z którymi walczyłem. No to okay. Uważam, że walczyłem z bardzo dobrymi zawodnikami w swojej karierze. No, bardzo dobrymi. No, wiesz, miałem różne momenty i myślę, że jeszcze wiele, wiele przeróżnych będę mieć, takich, które będą mnie budować jako osobę. Mm-hmm. Wiesz, no, zacząłem od dwóch wygranych, a później moja pierwsza porażka była taka, że no, to strasznie boli zawodnika, bo wiesz, każdy, kto wchodzi w ten sport, to chciałby w przyszłości odejść jako niepokonany zawodnik z rekordem 50-0 i w ogóle być, wiesz, są gwiazdą. Tacy? Gwiazdą się... Jest ktoś, kto nie przegrał? No, Khabib Nurmagomedov. Mhm. Jaki on ma, pamiętasz? 29-0. On już parę lat temu odszedł, nie? Na emeryturę. No to spektakularna kariera, tak, co? Tak, ale to jest właśnie też to, że jak się przyjrzysz jego rywalom na początku, to jest właśnie to, o czym ja też mówiłem, co oni robili w Anglii. W sensie robią, że budują zawodnika. On był budowany przez pierwsze chyba 13 walk. No ale wiesz, nawet jak mu zabierzesz te 13 nie, walk, nie, ale to, to ja, cały ja czas utrzymasz taki, nie? Ja nie chcę mu nic zabierać, bo on jest naprawdę niesamowitym zawodnikiem i to, jak on zamęczał wszystkich rywali w klatce UFC, jakich tam po prostu wgniatał w matę, oni nie wiedzieli, co mają zrobić, już po prostu bezradnie pytali swój narożnik, co mają zrobić, a on w trakcie tego jeszcze do ciebie mówił, poddaj się, stary, poddaj się, wiesz, że jestem lepszy, poddaj się. Albo kończył rundę z tobą i szedł do narożnika i przez siatkę gadał z Dana White'em i mówi do niego, Dana White, daj mi title shota, daj mi kogoś mocniejszego. No kurde, wiesz, robi wrażenie. No, w każdym razie wrócę tylko do tej kariery, do tego początku jeszcze. W momencie, jak przegrywasz na początku, no. To jest straszliwe, bolesne. Ale tak na dobrą sprawę te przegrane, przegrane, lubimy to nazywać lekcjami. Mhm. To te lekcje najbardziej bolą, ale one bardzo dużo dają. Mhm. Jak wygrywasz, to łatwo jest
zwracać uwagi na różne rzeczy, na to, że w czymś jesteś słaby. Wydaje ci się, a tam, nie wiem, prześlizniesz się przez jakąś walkę, no to ci się wydaje, a dobra, udało się, super, jestem bardzo dobry. A jak przegrywasz, masz tą właśnie taką srogą lekcję, no to momentalnie nabierasz takiego wiatru w żagle, że jak wcześniej wydawało ci się, że dajesz z siebie 100% na treningach, to nagle dajesz z siebie 200% jeszcze i eliminujesz wszystkie błędy, więc no, większość sportowców, w sensie zawodników MMA po walkach jednak wraca i są po prostu dużo lepszą wersją samego siebie, jeśli wracają do sportu. No bo czasami jest tak, że na początku ktoś przegra jeden raz i on już się poddaje. No, takie to dość. No ale to oznaczało po prostu, że nie jesteś gotowy na ten sport. Wracając do tej kariery. Tak. UFC to jest taka ziemia obiecana. Taka Mekka. Ale czy każdy zawodnik MMA powinien, albo może nawet chce koniec końców wylądować w UFC? Czy to do tego, czy to jest marzenie tego każdego, no, 15-latka, który tam potem dorasta i wchodzi w ten świat? Myślę, że to jest marzenie każdego zawodnika, który chce podjąć się tego zawodowo. Mhm. To każdy z nas wie, że UFC, no to jest no, najwyższa liga, jeśli chodzi o sport. No to ja o promocję, o wszystko, więc każdemu zależy. No ale też fakt jest taki, że gdzieś z czasem to się potrafi zmieniać u niektórych ludzi i totalnie się nie dziwię. Wiesz, ja sobie tak nawet myślę o tych naszych polskich karierach. Powiedziałeś o legendzie Mamedzie, nie? On jakby... On miał kiedyś propozycję. No właśnie. I teraz ja sobie tak myślę, że gdybym był Mamedem i miał tutaj świetne kontrakty, świetnych sponsorów, wszystko poukładane, to nie wiem, czy to UFC mogłoby mnie tak mocno skusić, tym bardziej, że to jest zupełnie inne środowisko. To zupełnie może się okazać, że nie sprawdziłby się tam. I czy warto wtedy na takim poziomie? Czy to już czasami nie jest lepszym wyborem, ażeby dokończyć karierę właśnie w tej federacji, w której osiągał sukcesy? Tak. Kurczę, ja potrafię zrozumieć dwie strony, bo ja sam w sobie też mam to, że mam duże ambicje i chciałbym się w wielu rzeczach sprawdzać, no ale wiem też, jak wygląda życie i znam sporo zawodników, którzy mogliby nawet jeszcze więcej wyciągnąć z tego wszystkiego, mogliby zaryzykować, no ale powiedzmy, że są już na takim poziomie, że mogą sobie pozwolić, żeby zostać za godne pieniądze, zapewnić przyszłość swojej rodzinie i nie ryzykować zbyt wiele, no bo to jednak jak wchodzisz do najwyższej ligi, no to liczysz się z tym, że tam jest świetny poziom. Nieraz o wygranej decyduje dyspozycja dnia. Możecie być na bardzo podobnym poziomie, ale po prostu, nie wiem, gorzej się wyśpisz. Coś będzie nie tak. Będziesz miał delikatnie spowolniony refleks. No i tego dnia nie czujesz się sobą. Przegrasz przez coś takiego i nagle, nie wiem, gdzieś ten kontrakt robi się dużo mniejszy. Zarabiasz dużo mniejsze pieniądze. No, jestem w stanie zrozumieć tych zawodników, którzy tak jak właśnie Mamed zostają tutaj. No jest super gwiazdą. Nie ma chyba osoby w Polsce, która by się interesowała tym sportem. Nie musi się nawet tym sportem interesować, zna to nazwisko. Tak, ale nie takiej, która by się tym interesowała i nie miała takiego uczucia, kurczę, a co gdyby, nie? Co gdyby tam poszedł? Bo wielu osobom wydaje się, że gdyby Mamed poszedł do UFC, to on miał szansę na to, żeby zostać gdzieś mistrzem. Ze swoim błyskotliwym stylem, naprawdę. Takim nietuzinkowym. On był wszędzie nieprzewidywalny. W sensie dalej jest. Ale jeszcze miał niesamowity refleks wtedy. No ale nie dziwię się. Naprawdę, nie dziwię się. Zobacz, to co by nie powiedzieć, stworzył wielką legendę tutaj, zapewnił przyszłość swojemu potomstwu. Myślę, że może spokojnie też spać. To nie jest tak, że teraz, nie wiem, patrzy w lustro i źle się z tym czuje, że, nie wiem, kiedyś odmówił UFC i został tutaj. No,
Też jest to przykład taki zawodnik jak Mateusz Gamrot, który poszedł do UFC za mniejsze pieniądze niż mu proponowali w KSW za przedłużenie kontraktu. A widzisz, jego przypadek pokazuje, że się opłaca czasem zaryzykować. No i teraz podejrzewam, że już po tylu wygranych z rzędu i będąc w topce światowej kategorii lekkim, to zarabia sporo większe pieniądze niż te, które KSW mu proponowało za przedłużenie kontraktu. Więc wiesz, no, są różne drogi. No, na pewno fanatycy sportu będą cię zawsze gonić i o, ambicje, musisz biegać, musisz tam coś robić. Musisz iść cały czas w górę, masz iść do UFC. No niekoniecznie, oni nie są w twojej skórze, nie opłacą za ciebie rachunków, nie wyślą twojego dziecka do szkoły, więc jestem w stanie to zrozumieć. Tak samo jak chociażby też Marcina Wrzoska, który z sportowego MMA odszedł do freak fightów. Też jestem w stanie go zrozumieć. Tak na dobrą sprawę, to była bardzo dobra inwestycja. Zarabia bardzo dobre pieniądze, mniejszym kosztem, bo nie musi bić się na takim wysokim poziomie. Może w trakcie przygotowań poświęcić się też do innych rzeczy, w sensie, że poświęca się też prowadzeniu social mediów dużo bardziej niż wcześniej, bo ma na to czas, bo robi tych treningów mniej. Zarabia spore pieniądze i w stanie utrzymać rodzinę, no ale ktoś mu powie, że no, nie masz ambicji sportowych. No ale ten gość był kiedyś w The Ultimate Fighterze, właśnie w drużynie Conora McGregora. Miał jedną walkę w UFC, był mistrzem KSW. Ja myślę, że on sportowo jest zadowolony z tego, co osiągnął, a teraz zarabia jeszcze pieniądze. A jak tym wszystkim, a co o tym wszystkim myśli przez pryzmat swojej kariery Sebastian Przybysz? Dokąd zmierzasz, Sebastianie? Gdzie rozum, a gdzie serce? Właśnie. Mój rozum czasem zawodzi w wszystkich sytuacjach. U mnie często jest tak, że się serce jednak kieruje i no. Czyli patrzysz za ocean. Trochę tak, ale wiesz, naprawdę nie chcę rzucać te jakichś niesamowicie jakich deklaracji, bo ja sam nie wiem po prostu, gdzie ja w swoim życiu dojdę i jak daleko. Na ten moment jestem jeszcze cały czas na kontrakcie w KSW. Zacząłem zarabiać w końcu takie też pieniądze, gdzie jestem w stanie to sobie odkładać. I co, no i na razie jest fajnie. Zobaczymy pod koniec mojego kontraktu, jak to będzie wyglądało, bo na ten moment jest fajnie, ale co, nie wiem, przegram 3 razy z rzędu teraz na przykład. Nie chciałbym, żeby tak było, no ale załóżmy, przegrywam 3 razy z rzędu, to jest sport, może się zdarzyć wszystko. Spadam w dół. Mogę zapomnieć o ambicjach. A jeśli wygram 3 razy z rzędu, to pojawią się też różne ciekawe możliwości. Tak myślę. Okej. Okay. To będzie brutalne pytanie, ale jaka jest średnia wynagrodzeń, albo na co może liczyć taki przeciętny zawodnik MMA w Polsce? Nie mówię takich, co wchodzi do KSW, tylko taki, który już tam gdzieś powiedzmy jest na średnim pułapie. Na średnim w sensie masz na myśli poniżej KSW, tak? Nie, właśnie mówię o KSW, nie? Tylko okay. Nie taki dopiero, który pojawia się w KSW, dopiero dostaje kontrakt. Czyli to zależy. To zależy od tego, jaką jesteś osobą, w sensie przede wszystkim, jakim jesteś zawodnikiem? Czy bijesz się ciekawie? Czy interesujesz kibiców? W sensie, czy potrafisz przyciągnąć ich swoją osobą? No bo nieraz jest tak, że ktoś jest świetnym zawodnikiem, ale jak się wypowie, to masz ochotę go wyłączyć i tylko oglądać jego walki i nic więcej, żadnego wywiadu. No, a czasem są też tacy zawodnicy, którzy na przykład w walkach czasem idzie im średnią, w kratkę, ale za to też nadrabiają w tej przestrzeni medialnej. No i ciężko tak to wszystko sklasyfikować. W takim idealnym świecie myślę, że taki zawodnik, który i bardzo dobrze się bije i przyciąga też kibiców do siebie, na średnim poziomie myślę, że z 50 tysięcy, 60 za pojedynek. Też zależy od menadżera, myślę, ale myślę, że tyle tak gdzieś można by celować, tak na początku. A bycie średnim w UFC, to o jakim rzędzie wartości mówimy? Oj, to jest też trochę temat rzeka.
Bo tam jeszcze zależy od jeszcze większej ilości czynników, podejrzewam. Znaczy tam są bardzo podobne rzeczy, ale też tam te kontrakty wyglądają inaczej. I można by klasyfikować gościa jako średniego w momencie, kiedy ma tam walk w UFC na przykład 20, ale one są bardzo mocno w kratkę i nie jest, powiedzmy, na topie, w sensie w ścisłym topie, ale jest gdzieś w średniej tych zawodników. Mhm. A może też klasyfikować tam gościa, który, nie wiem, wejdzie do UFC i zrobi 3 walki, też jest, powiedzmy, na tym samym poziomie. No tylko, że ten pierwszy ma już za sobą kilka kontraktów, te kontrakty zazwyczaj jak się przedłuża, no to na lepszą sumę, więc myślę, że tutaj może być, tu mogą być duże widełki. To nie jest takie oczywiste pytanie, ale myślę, że tam, kurczę, no głupio mnie tak rzucać sumami, bo sam ich nie zarabiam, no. No ale... Ale znasz te realia. Mniej więcej. To samo, co tu w złotówkach, tylko tam w dolarach? Nie wiem, może z 40-45 tysięcy dolarów. Coś takiego, tak mi się wydaje, że to może być ten level. Okej. Okay. No to jak się dostać do UFC? Czyli dalej idziemy w tą karierę. Tak. No to jak się dostać do UFC? Jest jedna droga, kilka? Teraz jest też tak, że jest kilka. No kiedyś to tak, powiedzmy, że trzeba było po prostu gdzieś najlepszym, wyróżniającym się wygrywać, mieć duży win streak. Teraz jest czasem tak, że i Dana White, czyli tam jeden ze współwłaścicieli UFC, taka twarz, no, kojarzy, gościa też jest łysy. Tak, tak, to jest, no oczywiście. Wszystkich łysy. Wszystkich łysy kojarzy. Po prostu, nie? Pewnie. The łysy z Brazers też twój kolega. Wszyscy się znamy. Dobra. W każdym razie on też organizuje swoje gale, Dana White Contender Series, i tam wyłaniają też na przykład zawodników, którzy jak zawalczą bardzo widowiskowo, wygrają, no to mają szansę podpisania kontraktu z Dana White'em i z UFC. Wtedy przechodzą, co prawda z tego co wiem, na najniższym możliwym kontrakcie, jaki jest dostępny, i chyba na 5 walk z góry. Masz określone, ile zarabiasz, więc dopiero po 5 walkach możesz renegocjować kontrakt na dużo wyższy. No ale jest to możliwe, żeby tam się dostać. Też przez na przykład Ultimate Fightera, czyli taki program a la Big Brother, gdzie ściągają zawodników, oni mieszkają w jednym domu, dzielą ich na dwie ekipy i tam tydzień w tydzień, powiedzmy, ktoś tam toczy ze sobą walkę i robią taką drabinkę, aż w końcu w finałowej walce walczą po prostu chłopacy o kontrakt z UFC. No a tak, no to też, żeby po prostu dostać się poza tymi drogami, to trzeba być dobrym zawodnikiem. Takim z serią wygranych, rozpoznawalnym. No to jest, to na pewno też bardzo dużo gra w tych czasach. To już nie jest tak, że wystarczy, że jesteś, no to jest że biznes, jesteś tylko bardzo gwiazd. Dobry. To jest biznes, są gwiazd, ludzi rozpoznawalnych, którzy przyciągają. Trzeba myśleć o kibiców. UFC po prostu i o każdej organizacji jako firmie. No, i musi się opłacać, żeby ciebie zatrudnić. Na pewno też sporym uwarunkowaniem do tego, żeby podpisać się z UFC, jest to, gdzie mieszkasz, gdzie żyjesz. Dużo łatwiej jest dostać się do UFC, jak jesteś w Stanach. W Stanach, dokładnie. Jak wygląda, nie wiem, czy to kojarzy, bo to mnie to ciekawi, proporcja zawodników właśnie ze Stanów, a obcokrajowców, którzy tam pojawili się? Nie wiem, jak to teraz wygląda, ale zdecydowanie więcej jest zawodników ze Stanów i sporo też jest Brazylijczyków od zawsze w UFC. Okej. Dobra, a jak wygląda, bo teraz wiemy, UFC, standardy, bardzo pożądana organizacja. A jak to wygląda z twojej perspektywy, jeżeli chodzi o poziom tego MMA za granicą? I to mówię tu głównie o Stanach, ale może skomentuję, że też nie tylko, a w Polsce. Czyli czy warto nie tyle nawet startować w tym UFC, czy warto z nimi trenować, bo jednak to jest inny poziom aniżeli tutaj? Czy może na przestrzeni lat już to się zmieniło i w tej chwili wszyscy prezentują jakiś podobny poziom? Okej, czyli nawiązujesz ogólnie do Stanów, do tego, jak tam się trenuje z nimi. Tak. Głównie o to chodzi. Tak, no mają tam spory poziom na pewno. Przez długi czas tutaj u nas była taka
teoria, takie strasznie upierdliwe było, że zawsze to był taki wielki kompleks tych Stanów Zjednoczonych. Wiesz, o co chodzi? Tak, tak. Że tam to jest wszystko większe, tam jest wszystko lepsze, tam oni wszyscy to jeszcze ciężej trenują. O Boże, to czego oni nie robią. A to nie tylko u was było, bo po dziś dzień w świecie przygotowania motorycznego, tak, świecie, który mnie jest bliski, jest takie przekonanie, że jak coś jest ze Stanów, to jest lepsze. No to jest lepsze. Tak. A potem jedziesz tam, rozmawiasz z tymi ludźmi i widzisz, że oni mają do tego dystans, że oni nie robią tam niczego, czego my nie robimy. Tam nie jeździ się na wielbłądach po sali gimnastycznej, tylko robią dokładnie te same rzeczy. Tak. Ja powiedziałbym więcej. Tam już się wcześniej zachłysnęli różnymi nowinkami, oni wiele już przerobili i teraz się już do tego bardziej zdystansowali. Teraz robią już te rzeczy, które wiedzą, że są sprawdzone. To, co ja widzę w przygotowaniu motorycznym, to jest tam zupełnie inna kultura, jeżeli chodzi o planowanie właśnie kariery zawodników, nie robić tego na partyzanta, wszyscy wiedzą, że mają czas, wiedzą, że ten rynek jest duży, że tutaj wiele osób się zmieści, jest konkurencja, jest współzawodnictwo, ale wszyscy jednak dużo mają chłodniejszą głowę, taki dużo dojrzalszy rynek aniżeli nasz. I oni nie mają kompleksów, oni są w kulturze urodzonych zwycięzców. Tak. Oni mówią o sobie jako zwycięzcach. Nawet jak nie czują się zwycięzcą, to udają zwycięzcę. Tak jest. I to jest dobre. Bo to jest to, co powiedziałeś wcześniej, nie? To planowanie tej kariery. Ich się tak planuje, żeby w głowę im to zaszczepić, że oni są najlepsi. Łatwiej tak. się wygrywa, jeżeli myślisz, że jesteś najlepszy. Tak, tak. No, co ci mogę powiedzieć? Byłem w Miami, miałem okazję potrenować z dobrymi zawodnikami na macie. W jakich klubach? Killcliff Fight Club. Wcześniej nazywało się Sanford. Są dwa kluby w Miami, ATT i właśnie Killcliff. Są dwa bardzo rywalizujące ze sobą kluby, zwłaszcza w UFC. Bardzo mocni zawodnicy w jednym i w drugim. No i co? To, co mogę powiedzieć, jakie są różnice ogólnie wszędzie, gdzie na świecie trenuję, to nie będę odkrywczy, robimy to samo. Mhm. Tu robimy to samo, w Stanach robię to samo, w Tajlandii robię to samo, w Anglii robię to samo. No właśnie jak w Tajlandii, bo to w ogóle kojarzy się dla mnie, nie? Zaraz tego przejdę. Jedyny jakby szkopuł w tym wszystkim jest taki, no, że w Stanach jest ich po prostu więcej. Mhm. Tutaj na macie, nie wiem, w swojej kategorii wagowej mam jednego gościa, który jest na bardzo dobrym poziomie. W Stanach mam ich z 10. I wszyscy mają poziom. Więc to jest to, że tam jak się z nimi trenuje, no to na pewno dużo łatwiej jest się jeszcze porozwijać. Ale to też ma swoje minusy. Na przykład takie, że po prostu jest tych zawodników tyle, no że trenerzy nie są w stanie każdemu poświęcić tyle samo uwagi. Tyle uwagi, co na przykład tutaj poświęca mi trener w moich przygotowaniach, no to wiem, że w takim klubie tam za granicą nie dostanę w tym momencie, na przykład właśnie w Miami, no bo jeszcze nie jestem zawodnikiem takiej klasy. Gdybym był gdzieś, nie wiem, w tym momencie w top 10 UFC i tam się przygotowywał do walki, pewnie poświęciliby mi więcej czasu, no ale wiesz, to jest tak, że oni wybierają wtedy taką osobę, której mogą pomóc, a tych osób na macie jest tam mnóstwo. Więc to jest też taki, powiedzmy, mały minus tego wszystkiego. No ta wspomniana Tajlandia. Tak, byłem. Fajnie, ciepło. Jeszcze no, mnie trochę opalenizna trzyma. No i jak tam dla MMA? Fajnie. Fajne? Bardzo się rozwija. Byłem na Phuket. Ale tam nie brakuje ci dobrych zawodników? Nie, właśnie nie. Powiem ci, że mam... Przyjeżdżają z tych innych krajów? Z całego świata zlatują. Naprawdę z całego świata. Na macie masz całą Europę, masz Azję. Ze Stanów też zlatują zawodnicy. Naprawdę też w mojej kategorii wagowej miałem kilku fajnych kozaków i gościa z UFC, więc wiesz, no tam jest też fajny poziom, bardzo fajny poziom, jeśli chodzi o sporty walki. Ogólnie Tajlandię teraz w tym momencie, jak jest sezon, to jest no, świetnym miejscem, jeśli chcesz trenować. Tam widziałem, że poprawiła się też bardzo mocno infrastruktura. Że tam jest tak. gdzie trenować jest i w takich gdzie, no, komfortowych warunkach. No ten klub, w którym ja byłem i w sumie też zaraz do niego wracam, 25 lutego wylatuję, Bang Tao, to jest klub, który ma 2 lata. A tam przyjdziesz na trening i na macie jest ponad 100 osób. Jest naprawdę
przeogromny. Mhm. Przeogromny. Maty treningowe są wielkie, jest gigantyczna strefa z siłownią, co zresztą tobie wysyłałem, jest naprawdę wielka. Strefa regeneracji, gdzie możesz sobie zrobić lodowe kąpiele. Wszystko w jednym miejscu. Jest super klub. Zajęcia są od rana do wieczora, co tu masz, nie wiem, Muay Thai, sesja pro, mobility, strength and conditioning, za każdym razem, każdego dnia wiesz, co będzie, czy tam będą deadlifty, mm-hmm. czy może już mówię trochę Polish, trochę English, nie? Taki trochę. Tak, zagubiony. W każdym razie wiesz, tam nie wiem, czy masz wyciskanie na ławie danego dnia, czy masz właśnie martwe ciągi. Trening jest fajnie pod to przygotowany. Super miejsce. Super mhm. miejsce pod treningi, bardzo fajni trenerzy i też jest to, że jest dużo ludzi. Jeśli miałbym to porównać do Stanów Zjednoczonych, no to tam na przykład jak wchodzisz na salę Killcliff, to tam trenują sami zawodowcy praktycznie mhm. tylko. I tylko zawodowcy, tam żeby dostać się na salę, to musisz mieć pozwolenie. No w Tajlandii tak nie do końca jest, bo też trafisz na amatorów, no ale mimo wszystko tych zawodników wszystkich na macie jest tylu, że znajdziesz w nich 10, z którymi możesz zrobić, którzy są po prostu na bardzo, bardzo mocnym poziomie UFC. I, więc wiesz, jesteś w stanie z nimi poprzerabiać sporo rzeczy. Ja jestem bardzo zadowolony, dlatego też wybrałem w tym momencie Tajlandię na kolejne swoje przygotowania. Ile planujesz się przygotować? Tak klasycznie, 2-3 miesiące. Mhm. Z kim będziesz walczył? Jeszcze nie wiem. Jeszcze nie wiem. Mam obiecaną walkę o pas w tym momencie, w związku z tym, że poprzednia była bardzo kontrowersyjna. Mm-hmm. Do niej sobie przejdziemy jeszcze. To, tak podejrzewałem. To jest, wiesz, buduje napięcie właśnie pod to. No. Tak. Shorty wiesz, będą z tego. Tak, tak. W każdym razie, no co, mam obiecaną kolejną walkę o pas. No i czekam. W marcu teraz jest walka Jakuba Wikłacza z Uriko Jojuą. No i dopiero po tej walce będę wiedział, z którym z panów się zmierzę i w której dacie, bo mam dwa terminy, które podało mi KSW, takie bardzo prawdopodobne. No i zobaczymy. Mhm. Zobaczymy. Na razie czekam. Mam zamiar zacząć teraz przygotowania, bo tak naprawdę dopiero niedawno wróciłem przecież po kontuzji. W Tajlandii lekko się rozkręcałem z treningami, teraz tutaj siedzę w sumie ile? 3 tygodnie, więc tutaj też 3 tygodnie coś ćwiczę. Jeszcze nie jestem w tych mocnych treningach, no ale to właśnie zostawiam sobie na ten powrót do Tajlandii i tam już chcę od razu ruszyć z kopyta, takie 2-3 miesiące mocno przetyrać, przygotować się i zobaczymy, co to będzie. Jak jesteś przy tej Tajlandii, to ja zboczę znowu na wątek trochę ekonomiczny. Wielu amatorów, wielu może pasjonatów sztuk walki, no wie, że tam można pojechać, potrenować i pewnie mają takie zakusy. Jesteś w stanie nakreślić im jakieś realne albo rzeczywiste ramy, jak wyglądają koszty trenowania tam? Czy Tajlandii? No. To zależy. No ale okej, okay, no to powiedz od czego. Ogólnie Tajlandia jest taka, że możesz tam przepalić każdą ilość pieniędzy, jaką masz ze sobą. Okay. Weźmiesz ze sobą 100 tysięcy, to gwarantuję ci, że jesteś w stanie to rozwalić w miesiąc. No, bo no, wiesz, ale, z perspektywy tak, przyjemnego idąc, Kowalskiego, tak. Tajlandia jest tania na miejscu. No jest, i teraz jest dosyć tanio. Chodzimy na jest sztuki walki tanio. I jest? Tak, sztuki walki są drogie. Sztuki walki są drogie. Za miesiąc treningowy w Tajlandii za karnet, taki do gymu zapłacisz 15 tysięcy batów, to jest około 1700-1800 zł za miesiąc przygotowań. No i to jest tylko trening. No wiadomo, jeszcze trzeba mieszkanie znaleźć. Jak już masz jakieś kontakty na miejscu, wiesz, jak porozumiewać się z tajami, gdzie szukać, no to idzie znaleźć dosyć tanio mieszkanie. To wiem, że teraz mój przyjaciel na miejscu znalazł za 1500 miesięcznie mieszkanie. Natomiast no, znajdziesz też takie, które przy średnim standardzie będzie kosztowało 8 tysięcy na Airbnb, jak będziesz szukać i czasami po prostu nie ma w czym przebierać. Musisz takie wybrać, więc... Tak? Okej. Okay. Jak szukasz właśnie przez Airbnb na przykład, no to ceny zaczynają się tam załóżmy od 3 tysięcy. I musisz lokale sam mieć jakiegoś. Najlepiej. Ogólnie najlepiej na miejsce polecieć
i mieć tam na parę dni ogarnięty nocleg, a w trakcie, jak już jesteś na miejscu, to po prostu poszukać sobie czegoś dużo tańszego na dłuższy czas. Mhm. Tak bym sugerował. No, jedzenie jest dosyć tanie. Rekordowo zjadłem posiłek za 90 batów. Pattaya, herbatkę i napój. I to jest 10 zł około. Mhm. To wydaje mi się, że fajna cenka. Pewnie. Pewnie. A jak współpraca z tamtejszymi trenerami? Bardzo pozytywnie. Tak? Bardzo pozytywnie, naprawdę. No. Komunikacja i jakby nastawienie do zawodników. Mają fajną wiedzę, ale też tak, że patrząc na to, ile tam jest zawodników, no to ile osób się pojawia na macie, to trzeba im się trochę pokazać. No właśnie do tego zmierzam. Czy oni trochę nie patrzą jak na tych przyjezdnych, jak na takich, dobra, przyszedł, chce tutaj sobie potrenować. Trochę tak. No bo wiesz, oni, Sebastian Przybysz, no sorry. No nie robi ich, to wiem. Nie? To wiesz, ty jesteś no-name'em. Ale nawet nie wiesz, jaką mi to sprawia radość, że jestem chwilowo tam no-name'em, naprawdę. To jest strasznie przyjemne czasem być bo na trochę jakby budujesz na macie i nie być rozpoznanym przez kogoś. Ale wiesz, to trochę jest też zawsze przyjemne, kiedy nagle pokazujesz swój warsztat i nagle oni mówią, o kurde, a ty kto jesteś, nie? I nagle trochę jakby robisz swoją drugą karierę, nie? W Tajlandii, no bo trochę pokazujesz swój warsztat, właśnie, który jest imponujący. Widać, że to nie jesteś po prostu turysta, z który przyjechał i teraz chce sobie tutaj pouderzać na tarczach, tylko wow, gość wie, co robi. Właśnie bardzo zadowolony byłem ze współpracy na miejscu i teraz nie mogę się doczekać, żeby wrócić i zacząć dalej z nim działać. Jestem z Michaelem Savasem, który jest świetnym zawodnikiem, jeśli chodzi o Muay Thai i bije się właśnie w moich kategoriach wagowych. W ONE FC między innymi walczył właśnie też w turnieju o $1,000,000. Trochę go tam oszukali w finale, no ale cóż, zamienili mu zawodnika tam dzień przed galą na dużo większego gościa, mimo tego, że miał tam bić się z jakimś na koniec finału. Wiesz, po kolei wygrywali walki. To na dzień przed mu zamienili gościa na zupełnie innego, na jakiegoś mistrza wagi trochę cięższej od niego. No i niestety nie wygrał tego miliona. No cóż, bardzo dobry zawodnik, ale wracając do tego, co my robiliśmy, no to przyszedłem na matę do niego na trening, zacząłem się ruszać, jak zobaczył mój styl, to się zajarał. Mówił, ale fajnie się ruszasz na nogach, tutaj te fajne masz rzeczy. I tak zaczął obczajać, co ja robię, obserwował mnie na każdym treningu. Potem poszliśmy, znaczy umówiliśmy się też, żeby zrobić tarczę. No to na tych tarczach mówi, wiesz co, tak przyglądając się i bardzo kompletny jesteś, ale brakuje ci tego. No, takie, no fakt, to u mnie najbardziej kuleje, nie? Ten element. No i zaczęliśmy nad nim działać. Myślę, że fajne ma oczko, fajnie poprawiamy to teraz. Zobaczymy, co będzie kolejne. No nie mogę się doczekać, po prostu wiesz, widzę, że jestem podjarany. Pogadałem z nim trochę przy moich przygotowaniach do walki, że chcę tam robić. Zresztą z innymi trenerami również zadowoleni są, że będę mógł razem z nimi współpracować. Pomogą mi przygotować jakiś plan na walkę, realizować to wszystko na miejscu. Cieszę się bardzo i też widzę, że u nich jest takie zaangażowanie, bo po prostu po Michaelu sam widziałem, że on jest zajarany, mówi, ole, fajnie, masz takiego rywala, poprzesyłaj mi wszystkie jego walki, chcę sobie poobczać, co on robi, chcę zobaczyć, jak on pracuje, żeby przygotować pod niego jakieś fajne nowe myczki. Kurde, no. Zaangażowany w proces. Tak, widzę, że jest bardzo zajarany, zaangażowany i nie mogę się doczekać, żeby to poczuć. Fajnie jest czuć zaangażowanie. Powiedziałeś plan na walkę, powiedziałeś o swoim stylu. No właśnie, na ile w walkach realizujesz specyficzny plan, na ile improwizujesz i na ile ten twój styl jest zmienny? No ja mogę to patrzeć ze swojej perspektywy i ty jesteś bardzo elastycznym zawodnikiem. Natomiast jak ty to widzisz sam startując, nie? Wychodzisz na walkę, masz plan. Ile, jak często udaje ci się to w 100% zrealizować, a kiedy to musisz jednak odpuścić na rzecz improwizacji? Kurczę, to zależy, bo naprawdę miałem takie walki, gdzie od samego początku do końca udało mi się realizować game plan tak, że wszystko wychodziło super, a miałem też takie walki, gdzie ten game plan w trakcie gdzieś się sypał, no i trzeba było improwizować. Bywa różnie. Jak się czujesz w improwizacji? Daję radę.
Daję radę. Myślę, bo ja mam wrażenie, radę. Że się bardzo dobrze odnajdujesz. Myślę, że daję radę. Tak ogólnie czuję się psychicznie przy tym też dosyć dobrze. Czasem mam... Może to źle zabrzmi, ale czasem czuję tak, że jak mam za duży gameplan gdzieś na sobie narzucony, taki, że myślę cały czas o nim, co mam robić, jakieś takie konkretne elementy, to tak jakbym miał klapki na oczach i widzę tylko to. I zaczynam walczyć tylko tym jednym stylem, zapominam o swoim własnym. Mhm. A najfajniejsze jest to, jak próbuję połączyć ten swój styl, swoją jakąś tam gdzieś nieprzewidywalność w tym, co chcę zrobić. Znaczy, ja wiem, co chcę zrobić, ale dla mojego rywala, żeby być nieprzewidywalnym. I połączyć to też dobrze z odpowiednim właśnie tym przygotowaniem taktycznym, no to wtedy bardzo dobrze gra. I lubię tak realizować swoje plany. No ale też, nie powiem, mam w sobie taką zadziorę, przez co raz też zdarzyło mi się zawalczyć według mnie dużo, dużo gorzej niż powinienem. Że chcę sobie często coś po prostu udowodnić w trakcie pojedynku i... Nie zawsze udowadniasz to, co... To, co zamierzałeś znaczy, udowodnić. Nie zawsze to się kończy takim efektem, jak powinno. Mhm. Wiesz, z mojej perspektywy to każdy ma plan. Ale każdy ten plan przecież uwzględnia, żeby zaskoczyć przeciwnika. Czyli jeżeli ty nawet zobaczysz 6 walk swojego przeciwnika, jakiś schemat, dopatrzysz się go, no to przecież jego obóz, jego trener, on są świadomi i wiedzą, że ty będziesz te walki oglądał. I teraz też cię będzie chciał zaskoczyć. Tak, na ile wy jesteście dla siebie zaskakujący? Bo to może pytanie właśnie w ten sposób sformułuję. Czyli na ile przeciwnicy, których myślisz, że wiesz, jak walczą, zaskakują cię w walce? Zdarza się, tak? Jednak no ja jak pooglądam sobie dobrze walki jakiegoś rywala, no to mniej więcej wiem, czego się spodziewać i no w 90% robią to, co wcześniej. Czasem coś się zmieni faktycznie, więc trzeba być cały czas skupionym, no ale rzadko jest tak, że ktoś zmieni swój styl, nie wiem, o 180 stopni i go totalnie nie poznajesz. No, my z moim trenerem mieliśmy taki okres na pewno, gdzie z walki na walkę zmienialiśmy całkiem mój styl. Mhm. Przez co, no tak... Uważam, że jestem dosyć plastyczny do czegoś takiego, bo po prostu zmienialiśmy tak, że nie wiem, do jednego pojedynku wychodzę, musiałem mieć nisko pozycję, opuszczoną lekko rękę na przykład, bardziej ciężarem na przedniej nodze, gdzie była wtedy ograniczona mobilność na nogach i walczyć bardziej przy użyciu kontr i zastraszania. Ale potem już do na przykład kolejnej walki, odwrotna pozycja, wyższa, więcej mobilności, proste ciosy. Kolejna walka, pozycja boczna, taka jak chociażby w taekwondo, gdzie stoisz w jednej linii stopami do swojego rywala i dużo kopnięć bocznych na przykład. No i tak sporo sobie zmienialiśmy. Ale tak. Ale to rozwijające jest. Bardzo rozwijające, ale też cholernie ciężkie, bo masz, wiesz, od jednej walki do drugiej parę miesięcy na to, żeby nauczyć się powiedzmy nowego stylu, totalnie, od zera. Znaczy może nie od zera, ale tak, wiesz, no załóżmy, potrafisz to kopnąć, potrafisz stanąć w tej pozycji, ale nauczyć się tych wszystkich schematów, to nie jest takie proste. No ale jak zbierzesz to na przestrzeni lat, te próby, no to cały ten proces jest ciekawszy i koniec końców, po takich zmianach, ty masz większą pulę możliwości i ty możesz korzystać z większego wachlarza kart. Tak. Ja lubię bardzo mieć tę możliwość, żeby pozmieniać trochę. Trochę tak walczę, trochę tak. Raz będę zapaśnikiem, raz będę walczyć w trójce. Dobra, plan na walkę czy improwizacja sobie omówiliśmy. A masz jakieś rytuały? Czyli poza tymi takimi merytorycznymi rzeczami, czy Sebastian Przybysz ma jakieś rytuały, które robi przed walką? Chyba nic takiego bardzo szokującego. Raczej ten ostatni taki dzień spędzam bardzo podobnie i to wygląda po prostu zawsze tak samo. Po prostu wstaję rano w dniu walki i już mam ten uczuć taki świetny. Nie uczucie, uczuć. Po prostu, że to już jest ten dzień i wiem, że tego dnia już nie zasnę.
Okej. No, to jest niesamowite. Po prostu budzisz się rano i masz takie oczek 5 zł. To już dzisiaj. Okej, to dzisiaj będę się bić, nie? Super. I wtedy po prostu co? Idę na śniadanko, zjem sobie w hotelu śniadanko, wracam do pokoju, chwilę przez telefon pogadam z psychologiem sportu, opowiem, co mi się śniło, bo tutaj też czasem się dzieją ciekawe rzeczy przed walkami. No a potem to już taki naprawdę bardzo spokojny dzień. Siedzę z moimi przyjaciółmi w hotelowym pokoju, gdzieś pójdę tylko zrobić lekki rozruch, tam 2-3 rundki na tarczach. A tak to cały dzień siedzę w pokoju i z kumplami robimy sobie bekę. Po prostu jak najwięcej żartów, wszystkiego, żeby odciągać głowę od tego, co no właśnie, się dzieje. Bo teraz tak, nie tak... myśleć o tym, że o, za 8 godzin będę w klatce, będę musiał się bić o swoją przyszłość. Nie? Tylko na luzie podejść do tego. Wiem, że to jest część mojej pracy, ale no, muszę być skupiony na walce, więc ja dopiero wchodzę w ten tryb pracy w momencie, kiedy wchodzę do klatki, nie do klatki, tylko na halę. No i wtedy już się tak troszeczkę odcinam, wtedy już tłumię trochę swoje emocje i czekam na walkę. A tak, no to myślę, że bez jakichś takich dziwnych rytuałów, nie wiem, tam nie tańczę, nie robię jakichś, no, nie wiadomo czego. Czy nie ma jakiegoś konkretnego posiłku, który jest ulubionego, nic takiego? Nie. Znaczy posiłek zawsze jakiś lekki, to praktycznie zawsze jest trochę ryżu z piersią z kurczaka i to tyle. To, jeśli można to nazwać rytuałem, to. No, a jeszcze jest jeden rytuał, taki naprawdę, którego praktycznie zawsze się trzymam, to jest po zrobieniu wagi, po ważeniu już nie tym porannym, takim, gdzie jestem na maksa wycieńczony, tylko po tym medialnym, gdzie już jestem naładowany, po kroplówkach, po wszystkim, jestem ciężki, silny, żywy, myślę. No to wtedy zawsze jeszcze na wieczór ze znajomymi idziemy na burgera. To jest tradycja od nie wiem ilu lat, ale... 16 walk? Chyba tak. Wydaje mi się, że to jest w ogóle od pierwszej walki zawodowej. To burger zawsze wlatywał. Okej. Więc to można nazwać jako mój rytuał. Powiedziałeś o psychologu sportu. Tak. I o snach. No. Tak. Wiesz co, no, ja w ogóle widzę, że to MMA, to obydwoje o tym rozmawialiśmy dzisiaj, ono zaczęło się profesjonalizować. Ta profesjonalizacja to nie jest tylko na poziomie federacji, zarządu tych federacji, zasad, tej oprawy całej, tylko również odbywa się poprzez to, jak zawodnicy trenują. I ja widzę, że w Polsce jeszcze mamy trochę takie dwa obozy. Ja to tak postrzegam. Wyprowadź mnie z błędu, jeżeli błędnie to widzę, że są osoby, które jednak widzą potrzebę, żeby te kariery były dłuższe, bezpieczniejsze, żeby więcej z tego wyciągnąć. Zaczynają to fajnie profesjonalizować, czyli powiedziałeś, psycholog sportu. Zresztą tak też my nawiązaliśmy współpracę w zakresie przygotowania motorycznego, że ten twój sztab się zwiększa, że szukasz sobie doradców, którzy mogą coś wnieść, żeby szansa na osiągnięcie sukcesu była większa, albo żeby kariera była dłuższa. I ty wypowiadasz się w taki naturalny sposób o tym. Ja też może trochę od kulis powiem, że ty jesteś taką osobą w moim odbiorze i współpracy z tobą, która przyjmuje to, co specjaliści mówią i to realizuje. Tak, no, to ma plusy i minusy. Zawierzasz, to jest ten plus, nie? Minus, wiesz, że możesz się kiedyś przejechać, nie? To wiesz, jest zawsze... Jakby zakładam, że na ten temat, który robimy, masz dużo większą wiedzę ode mnie. To jest dobre założenie, tylko czasami w takich sztabach szkoleniowo-medycznych, w różnych dyscyplinach sportu, czy indywidualnych, czy grach zespołowych, zwyczaj, a właściwie lepiej powiedzieć, taka kultura współpracy i zawierzenia, że jeżeli ktoś jest psychologiem, to jest psychologiem, tak? On przeczytał więcej, on wie więcej, on ma większe doświadczenia i nie wchodzę w jego kompetencje, raczej komunikuję się z nim, powinna być regułą, a to nie zawsze tak jest. Ja też pracowałem z różnymi sportowcami, więc wiem, że to jest słuszne zasady, co prezentujesz, ale nie jest to taka reguła co do zasady. No nie jest, zdecydowanie nie jest. No to powiedz mi, jak to wygląda. Znaczy myślę, że teraz tak, zawodnicy nowego pokolenia to już gdzieś się otwierają na takie rzeczy, bo też widzą, że to działa. No ale trenerzy, zwłaszcza ci starsi i też starsi też zawodnicy, no bo nawet niektórzy gdzieś powiedzmy w moim wieku, to te też są jeszcze tacy, że no nie wiem, psycholog im się kojarzy z tym, że
jesteś słaby, że nie wiem, że najlepiej to... Że psycholog że jesteś, to w kryzysie. Tak, że jesteś cipa i w ogóle, że najchętniej by ci powiedzieli, że o, jak musisz iść do psychologa, to jesteś cipu, a ja nie muszę. No ale nie rozumieją niektórych rzeczy, albo może nie bili się na jakimś takim dużo wyższym poziomie, no gdzie jednak ten mental bardzo mocno wpływa na wszystko. No bo nie oszukujmy się, no wychodzisz na taką arenę Gryvice, tam jest 15 tysięcy osób na żywo, nie wiem, masz walkę wieczoru, bijesz się o jakiś pas, który jest, wiesz, dla ciebie ważny, dla wszystkich w twoim otoczeniu, trener cię ciśnie, znaczy, no nie ciśnie, ale jemu bardzo zależy, wszyscy dookoła władowali w ciebie jak najwięcej, także im też bardzo zależy, żebyś wygrał. Sam też bardzo chcesz wygrać. Do tego jeszcze wszyscy ludzie gdzieś tam w telewizji oglądają, komentują. Jest bardzo duża presja na zawodniku. No i wiesz, niektórzy potrafią sobie z tym, powiedzmy, gdzieś naturalnie radzić, ale a niektórzy też potrzebują pomocy. Jak pokierować swoje myśli, żeby w tym momencie to wszystko, co się dzieje, to wyrzucić, odciąć. Jesteś tu teraz skupiony, jesteś ty, rywal. I jedziemy z tym, nie? Realizacja planu. To nie jest proste, bo nieraz widziałem zawodników, którzy na dużo niższym poziomie niż właśnie arena Gliwice, 15 tysięcy osób, nie potrafili sobie poradzić chociażby z tym, że są ludzie na trybunach, na jakiejś hali gimnastycznej. A to jest tylko, wiesz, jeden z elementów tego show, ci ludzie. Wiesz, no nie... Były gale pandemiczne, które odbywały się w studiu, gdzie nie było ludzi, no to tam dla niektórych to było zbawienie, no ale... Były to... takie gwiazdy, które wygrywały tylko wtedy? Przychodzić jakieś nazwisko, które... Nie chciałbym rzucać nazwiskami, ale znam takie osoby, którym po prostu w tym momencie też szło lepiej, bo nie zjadała ich presja. I dużo jest takich zawodników, których się mówi, że są tymi mistrzami sali. Wiesz, każdy ma na sali kogoś, to Jezu, jaki on jest dobry i w ogóle, przecież on rozwala wszystkich, tam, nie wiem, przyjechał do nas mistrz Europy w czymś tam, w zapasach, a ten go poskręcał, nie? No tak, tylko że to, potem ten gość jedzie na zawody i on przegrywa z pierwszym lepszym typem, bo jego własna głowa go zżera, że on nie potrafi sobie z tym poradzić, z tą presją, która jest na nim. Przegrałeś jakąś walkę z powodu swojej głowy? Tak ewidentnie, którą pamiętasz i wiesz, że to było to. Uważam, że nie. Nie. Uważam, że nie. W jednej walce właśnie miałem tak, że... Znaczy, no to też po części moja głowa, no bo za bardzo chciałem sobie coś udowodnić i przez to trochę odbiegałem od swojego planu walki. Więc no w pewnym sensie też gdzieś jest głowa. Głowa, no. Ja w ogóle, kiedy mówimy o tej profesjonalizacji, to... Według... Przepraszam, no. Że ci jeszcze przerwę. No dawaj. A propos psychologa sportu, jeszcze tylko tak dodam, że to nie jest tylko to, że sobie tam z nim pogadasz, on ci powie, jak masz myśleć w ogóle, bo ja na przykład, jak wszedłem do Daniela Krokosza na początku, no to z takim dosyć prostym problemem i on ze mną porozmawiał i powiedział mi: Seba, ty masz bardzo dobrą, no bardzo dobrą psychę do tego sportu. Myślę, że widzę, że dajesz sobie radę. Jak pytam ciebie o różne rzeczy, no to widzę, że odpowiadasz mi szczerze na ten temat, że ty tego chcesz, więc ty tym żyjesz. Widzę, że z psychą jest okej. Ale możemy popracować jeszcze nad innymi rzeczami. No i pracujemy na przykład nad skupieniem, nad koncentracją. Na przykład mam od Daniela taką gierkę na telefon, w której muszę sobie numerki wyklikiwać od 1 do 100. I za każdym razem te numery są inaczej rozmieszczone. Ja to sobie robię w szatni na rozgrzewce. Siedzę przed rozgrzewką, zanim jeszcze zacznę tejpować ręce przed pojedynkiem. Odpalam, pyk, wyklikuję. No bo to świetnie pomaga, by utrzymać koncentrację na tym, co robisz w tym momencie. Bo nie jest tak, że raz, dwa, trzy, cztery, co ja miałem...
Coś bym zjadł ogólnie, chyba jestem głodny. Jaki miałem numer? 5, kurczę, ciekawe ile ludzi będzie na hali, nie? 6, nie? Tylko wiesz, jesteś skupiony, 1, 2, 3, czuję, że ci myśli uciekają, cyk, wracam, nie? 4, 5, 6. Tak samo podczas walki. To normalne, że gdzieś ta koncentracja ci będzie czasami uciekała. Ciężko jest utrzymać koncentrację przez te tam 15 czy 25 minut walki, cały czas 100% ten full focus. Tylko ona będzie się pojawiać, będzie uciekać, będzie pojawiać, będzie uciekać cały czas na zmianę. No ale ty musisz nauczyć się tak pracować, żeby było jak najmniej tego uciekania. Wiesz, to co żeby mówisz. Żeby nie było tych sytuacji, że nie wiem, raz miałem tak. Że złapałem swojego rywala, docisnąłem do siatki i przez siatkę zobaczyłem swoją dziewczynę. I wiesz, jakie to jest, tak nagle jesteś w trakcie pojedynku. Ułamek sekundy straciłeś skupienie. I nagle masz takie, co ona tu robi, nie? I pff, dobra, wracam, nie? Mhm. No to potrafi rozbić, no wiesz, ja z tego wszystkiego wróciłem szybko, a ktoś inny zaraz by pomyślał, Jezu, ona siedzi, pewnie się martwi o mnie, pewnie coś jeszcze, i ciągnie. Mhm. I zamiast się skupić na walce, to myśli o czymś innym. W ogóle to, co powiedziałeś, uwaga i skupienie, to uważam jest bardzo świadome. Wielokrotnie zdaje się słyszeć, że czas jest naszym najcenniejszym zasobem, że on jest deficytowy i powinniśmy nim roztropnie zarządzać. To po części będzie prawda, ale myślę jeszcze bliższe prawdy będzie to, że nasza uwaga nie jest ograniczona, nieograniczona i powinna być skupiona na rzeczach najważniejszych, że to ona jest tym deficytowym towarem, ta uwaga, to skupienie na zadaniu. Mhm. I im bardziej coś nas potrafi rozproszyć, im mniejszy skill mamy związany z tym zwracaniem uwagą na zadanie, które jest dla nas najważniejsze, no tym dla nas gorzej. Tym dla nas gorzej. Dlatego to, co mówisz, to jest, uważam, bardzo cenne. Jeżeli to ci dała praca z psychologiem, no to rewelacja. Czyli to skupienie jest jednak topem. Ja jeszcze pomaga, ale to też dodam do tego, że to nie jest tak, że raz to wypracujesz, to zostaje. To jest tak samo jak praca na siłowni. No jak, nie ma rzeczy niezmiennych. Bo jak porobisz sobie przez 3 miesiące, będzie fajny efekt i odpuścisz, no to będzie cały czas spadać, więc to tak, że trzeba cały czas na to poświęcać czas. No, nic nie jest na zawsze. Nie. Ja jeszcze zdradzę jedną rzecz, tak za kulisów, kiedy poznaliśmy się. Mam takie zdjęcia. Czy mógłbyś wyjaśnić, co ty robisz? Jak poznaliśmy się, to jasne, moja rola to była, żeby wesprzeć się w zakresie przygotowania motorycznego. Ale okazało się, że z mojej perspektywy rzecz, która dla mnie była najbardziej wartościowa na pierwszym etapie, to było zasugerowanie ci, żebyś też zaczął współpracować z dietetykiem pod kątem robienia wagi. Czyli ja znowu pojawiając się w tym procesie, mając jakieś swoje tam kompetencje i w swojej dziedzinie, ale też w jakichś tam satelitarnych, mówię, kurczę, ten gość robi wagę na pewno na moje oko nieoptymalnie, można zrobić to lepiej. I ja śmiem twierdzić, że wiedząc, co tam czasami lubiłeś powyczyniać, to, że to naprawdę musi mieć mocną psychę, że byłeś w stanie walczyć po takich ekscesach, które uprawiałeś. I myślę, że ta współpraca z dietetykiem, którą miałeś teraz, jest jedną z tych ważniejszych składowych, która pozwoliła ci zrobić 3 walki w 5 miesięcy. To jest ostatni program Artura. Bardzo możliwe, że po dzisiejszym programie zaginie. No ale takie realia są, nie? I nie. Wiesz, ja to mówię trochę tak ku takiej przestrodze, albo może jako przykład, a nie przestrogę, jako przykład dla innych zawodników, żeby pójść do tych specjalistów, do dietetyka, bo może ten kolega, który robi przez 10 lat tą wagę, to może on nie do końca robi to tak, jak byłoby najbardziej optymalne. Zdecydowanie nie. Ja sam wiem, jak wiele kluby jako zawodnicy poświęciliśmy czasu na to, żeby wypracować sobie jakieś systemy na robienie wagi, bo kiedyś nie było po prostu tej wiedzy. Każdy coś tam usłyszał, coś tam miał, a ten robił tak, a tamten robił tak i staraliśmy się po prostu czerpać z tego jak najwięcej, żeby nauczyć się, jak zbijać wagę. Teraz jest to już na całkiem niezłym poziomie, bo do mojej wiedzy też doszła właśnie wiedza dietetyka, który mi pomaga wcześniej z posiłkami. I jest super, no ale tak jak wspominam sobie początki i moje pierwsze zbijania wagi, no to było dramatyczne, to było straszne przeżycie. Pamiętam moje pierwsze wejście do wanny. Dla ludzi, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to końcówkę wagi zawodnicy zazwyczaj zbijają z wody.
czy tam, nie wiem, ostatni tydzień moich przygotowań poświęcam na to, żeby zbić wagę i tam około 9-10 kg zawodnicy zbijają na już takim lepszym poziomie. No i teraz pod koniec, znaczy na początku trzeba zrobić hydrolizę, no ale pod koniec wiadomo, że no samym, nie wiem, piciem tej wody i wsikiwaniem jej to po prostu no, nie zejdzie ci 9 kilo przez tydzień, no nie ma szans. Więc trzeba pójść do sauny albo właśnie do wanny, czyli wchodzisz do wanny z gorącą wodą, dodajesz tam soli Epsom, smarujesz się odpowiednimi maściami, które otwierają jeszcze pory, wchodzisz do takiej wanny, no i tam już umierasz sobie powoli. To moje pierwsze zbijania, zwłaszcza w wannie, to bardzo źle wspominam. Robiliśmy to w głupi sposób. Po kolegach, którzy też tak kiedyś robili, to my też tak musimy robić, no bo przecież nie ma innej opcji. No i wchodzisz do wanny z wrzącą wodą, dosłownie była strasznie gorąca. Tej soli tam jest nawalone mnóstwo, ty wysmarowany jakimiś też olejkami, które otwierają te pory. Kumpel ci mówi, że musisz się cały zanurzyć, więc wystaje ci tylko głowa. Parzy cię ta woda straszliwie. Po 5 minutach czujesz, że ci zaczynają drętwieć ręce i nogi, ale on ci mówi, że masz siedzieć 20 minut. No to wiesz, siedzisz, zmuszasz się do tego. Strasznie ryjące psychę. No i też takie, że mdleją ludzie po prostu w trakcie tego. No mi się zdarzyło tak, że mnie po prostu kumpel z tej wanny wyciągnął. Było już tak, że w miarę okej, bo po tym jak wyciągamy, to jeszcze trzeba cię ubrać w dresy znowu. I to nie jest koniec, tylko cię ładujemy dalej pod koce, zawijamy i pod się dalej. Korzystaj z tego ciepła, które jest w tobie. No i pamiętam, że już tak leżałem pod tymi kocami, no to kumplowi zjechałem raz, no niestety. I potem miałem sporą traumę, już nie chciałem wchodzić do wanny i robiłem wszystko tak, żeby wagę zrobić bez tej wanny, żeby jak najmniej kilogramów na sam koniec zbijać. Dopiero po latach zdecydowałem się spróbować znowu i robiliśmy to już innym sposobem, dużo mądrzejszym. I teraz zamiast wchodzić po prostu do wrzącej wody, to wchodzę do wody ciepłej, takiej, w której też mi jest po prostu ciepło, ale jest znośna i nie siedzę w niej 20 minut, tylko siedzę w niej na przykład 40 minut, 50. Efekt jest taki sam, a przynajmniej nie mdleję, głowa jest okej. Jestem w stanie z tym wytrzymać, także taki protip dla tych wszystkich, którzy robią ale wagę. W ogóle generalnie możecie po prostu pójść też do dietetyka, nie? Który zawodowo zajmuje się współpracą z zawodnikami Artur, MMA. Nie podpadaj. I też to może zadziałać, nie? Znaczy, oczywiście dietą jak najbardziej trzeba zjechać, no ale no są takie... Ale wiesz, bardziej mówisz, nawet ci dietetycy, którzy zajmują się taką specyficzną działką, jak praca z zawodnikami MMA, oni jakby tą procedurę taką zoptymalizowaną robienia wagi, właśnie odwadniania na tej końcówce, no znają, tak? Więc oni ją też doradzą wam. Też prawda. No, więc też to prawda. Jakby nie tylko kwestia tej kaloryki, makroskładników, tylko również tych rytuałów, które można dorzucić, albo może tych metod, narzędzi, które można wykorzystać na końcówce. Jeszcze dodam odnośnie przygotowania motorycznego i tej profesjonalizacji, że znowu mamy pewien fajny standard, który, właściwie standard, mamy pewne działania UFC Performance Institute, dzięki którym wiemy, jaki poziom fizyczności prezentują zawodnicy z UFC w danych kategoriach wagowych i nie będąc nawet w UFC, jesteśmy w stanie zestawiać naszych krajowych zawodników pod kątem fizyczności, różnych testów siły, mocy, czy testów związanych z wydajnością energetyczną i możemy zestawiać ich z tymi zawodnikami z UFC. No, my to też sobie poczyniliśmy takie działania. Ja tak się uśmiecham. Pamiętam, doskonale pamiętam. I to jest też jakby ciekawe, że to widać, że jak na coś się poświęci czas i w czymś trenujesz, to dobicie do tych standardów UFC pod kątem fizyczności, bo my nie mówimy tu w ogóle o skillu, o specyficznych umiejętnościach, nie jest problemem. To realizuje plan treningowy. To, co nie jest robione, zostaje z tyłu. Im dłużej jest robione to przygotowanie motoryczne w właściwy sposób, tym te zdolności motoryczne, te kompetencje ruchowe, które mają przejaw w tych testach fizyczności, one będą na wyższym poziomie
I nie, jasne, nie da to gwarancji, że ten zawodnik wygra walkę, ale wiemy, że on prezentuje taki poziom fizyczności, który dla niego będzie na pewno wsparciem w konfrontacji z zawodnikiem, z którym przyjdzie mu walczyć. Na najwyższym poziomie. Tak jest. Potwierdzam. Robiliśmy te testy. Fajnie jest wiedzieć, w którym jesteś miejscu na podstawie tych wyników najlepszych zawodników na świecie. To też może być motywujące, mobilizujące do działania, nie? Żeby wytrwać tak, przygotowanie motoryczne. Widzisz automatycznie, gdzie są gdzieś twoje braki, gdzie, w czym jesteś dobry na tle reszty, a w czym troszeczkę gorszy. I możesz się przy tym popodciągać. Ale może nie zdradzajmy, w czym jesteś gorszy. Nie mam takiej długiej listy. Wiesz, Seba, ja tak jeszcze myślę, kiedy mówimy o tobie i o tym przygotowaniu motorycznym, to znowu jesteś na wysokim, znaczy w ogóle, ty jesteś zawodnikiem na wysokim poziomie, bez dwóch zdań, zdobyłeś pasy mistrzowskie, kariera uformowana pod kątem skilla, rewelacja. Natomiast kiedy zaczyna się pracować z takim zawodnikiem, to wielu trenerów przygotowania motorycznego, zwłaszcza takich no, początkujących, myśli, że musi stosować wiele zaawansowanych metod, narzędzi, bo twoje potrzeby są no, już na najwyższym możliwym poziomie. Ja bym chciał wyprowadzić z błędnego przekonania. To, że ktoś jest wybitnie kompetentny w swojej dyscyplinie, czyli w tym przypadku w sztukach walki, tak jak Sebastian, nie jest równoznaczne z tym, że również jest wybitny pod kątem zaznajomienia z różnymi metodami, narzędziami z zakresu przygotowania motorycznego, czy że nawet jego fizyczność w zakresie różnych zdolności motorycznych jest wywindowana na najwyższy poziom. Dlatego zachęcam czasami do stosowania naprawdę prostych metod, prostych narzędzi, bo one w tej pierwszej fazie będą zdecydowanie bardziej wartościowe i przynoszą nam lepsze korzyści, aniżeli metody, które wyglądają świetnie, wyglądają efektownie, no ale niekoniecznie są adekwatne do tego stanu, w jakim zawodnik zaczyna z nami współpracę. Nie no, ćwiczenia muszą być fancy. No na TikToka. Jak to będzie potem wyglądało na Instagramie? To na TikToka. Że robisz to samo, co inni? Jakieś wyciskanie na ławie, przysiady? Bez sensu. Najlepiej na jednej nodze i jeszcze na bosu. Tak jest. Tak jest, żonglerką piłeczkami. Sebastianie, Przybysz kontra Wikłacz. Znam. Taki. Była taka walka. Była taka walka. Nie kilka razy. No właśnie. Jak one wyglądały? Ile razy ty wygrałeś, ile razy wygrał twój przeciwnik? No to jest tak. Pierwszy nasz pojedynek był na ACB w Gdańsku. To jeszcze było... To była moja trzecia zawodowa walka. To była moja pierwsza przegrana na zawodowstwie. Mm-hmm. I wtedy na punkty wygrał właśnie Jakub. Wygrał, wydaje mi się, że to było chyba rundami 2-1, coś takiego. Najgorsze było to, że po tej walce czułem, że on jest totalnie w moim zasięgu, że mogę z nim walczyć i dałbym radę wygrać, gdybym trochę rzeczy pozmieniał. No fajnie, zmotywowało mnie to do ciężkiej pracy. No i kilka lat później doszło do naszego rewanżu. Właśnie to była gala pandemiczna, pierwsza popandemiczna gala KSW. Jeszcze w studiu zorganizowana w Warszawie. Ten pojedynek ja wygrałem tak totalnie do jednej bramki. Był praktycznie poprowadzony przeze mnie. Wyszedłem do walki w odwrotnej pozycji i pierwszy raz pokazałem, że potrafię walczyć z Mańkuta. Mhm. Na co no, Kuba nie był przygotowany. Jego gameplan podejrzewam, że opierał się na tym, żeby po prostu przewrócić mnie i robił cały czas dużo obaleń na klasyka. Nagle stanął mu ktoś drugą nogą z przodu i był lekko pogubiony. Obijałem przez całą walkę korpus, co było częścią planu, no i w trzeciej rundzie udało mi się go skończyć przed czasem ciosami. Trzeci nasz pojedynek był, już teraz będzie, ten z 2022 rok, chyba końcówka, mi się wydaje, walczyliśmy o pas KSW, który ja broniłem. No i to jest trochę ta walka, o której już wspomniałem tutaj parę razy, że udowadniałem sobie niepotrzebnie niektóre rzeczy, bo chciałem sobie udowodnić, że jestem tak samo dobrym parterowcem jak on, a Kuba jest bez wątpienia
Uważam, że jeden z najlepszych zawodników jiu-jitsu, jeśli chodzi o polskie MMA. Jest strasznym wirtuozem, no, ambicjonalnie chciałem pokazać, że nie. I zamiast trzymać się gdzieś jakiegoś game planu, no to trochę, trochę zaszalałem, dałem się poprzewracać. Ja go przewracałem też niepotrzebnie, żeby znaleźć się w parterze i się z nim kulać. I tą walkę niejednogłośnie przegrałem na punkty, czyli dwóch sędziów dało na Kubę, jeden sędzia dał na mnie. Więc była dosyć bliska walka, zakończona na zwycięstwo, jakby zwycięstwem Kuby. I teraz ostatni pojedynek, no to był we wrześniu zeszłego roku, zakończony tymi wszystkimi kontrowersjami. No, nie sądziłem, że będziemy walczyć po raz czwarty ze sobą. Taka sytuacja na świecie, no to chyba była tylko raz w UFC. Raczej nie spotyka się takich sytuacji, żeby zawodnicy walczyli tyle razy ze sobą. Zrobiłem serię tych trzech walk w 5 miesięcy, w sensie to była ostatnia i... No i co, no, nie zakończyła się dla mnie za dobrze. Dobry początek miałem pojedynku, no ale już po pierwszej rundzie czułem, że siły mnie opuściły, Kuba miał dobry plan, przewracał mnie, ugniatał. No ale na koniec jednak mnie sfaulował i kopnął mnie w pozycji parterowej na głowę, co jest niezgodne z przepisami. No ja przez to skończyłem z połamaną ręką, miałem lekkie problemy zdrowotne, ale ze wszystkiego wyszedłem, już jest dobrze, ale początek był dosyć ciężki, więc no, ten pojedynek powinien się zakończyć dyskwalifikacją, jednak ze względu na to, że sędzia ringowy sporo tam pomieszał, dodał swoje jakieś reguły, to wyszedł z tego remis i stąd mam teraz ten remis piękny w rekordzie. Mhm. Z czym musiałeś się zmierzyć po tej walce? No bo z problemami jakimiś zdrowotnymi, z tym złamaniem, z przerwą od treningów, to jakby oczywiste. Kurczę. Natomiast wiem, że to, co było, myślę... Nie chciałbym tutaj za bardzo płakać, żeby... Bo czuję, że już dużo z tego wszystkiego zostawiłem za sobą. Musiałem to po prostu poprzerabiać. Na pewno był to bardzo ciężki okres dla mnie, ponieważ próbowałem zrobić coś dużego. Jeszcze nie było takiej sytuacji, żeby 5 miesięcy gość zrobił 3 walki, z czego ta ostatnia o pas. Chciałem po prostu pokazać, że no ja jestem tym mistrzem, że ja zrobiłem jedną walkę, zaraz poprosiłem o drugą. Po drugiej dowiedziałem się, że jest opcja jeszcze wskoczyć szybko na trzecią. I tak przeciągając te przygotowania, no byłem trochę zmęczony, ale wiedziałem, że jak dotrwam, jak to zrobię, jeśli wykonam ten plan, będzie ta wisienka na torcie, ten pas, no to dokonam czegoś niemożliwego, czego jeszcze nikt nie dokonał tutaj u nas. To będzie naprawdę coś. No niestety wiemy, jaka była końcówka, więc musiałem też gdzieś sobie poradzić z tym, że mi się nie udało. Musiałem sobie poradzić z tą kontuzją, która się działa. I tym, że po prostu byłem przetrenowany, nie będę oszukiwać, no, miałem wiele miesięcy ciężkiej pracy za sobą, 3 razy zbijałem dosyć mocno wagę, więc mój organizm był wyjałowiony, moja ręka nie chciała się zrastać. Po 6 tygodniach, jak po pojedynku, po złamaniu zrobiłem RTG, no to nie było najmniejszego śladu wzrostu. Więc trochę to trwało, no niestety, ale cóż, trzeba się pozbierać. Właściwie to czuję, że już się pozbierałem w miarę po tym, zwłaszcza psychicznie, fizycznie też i lecę dalej. Czekam na kolejne cele. Pewnie zaraz się zapytasz, czy myślę o kolejnej walce z Kubą Wikłaczem. To zaraz. To ci zaraz odpowiem. Zanim to pytanie zadam, to jeszcze tak sobie myślę, że ten cios, który spowodował, że miałeś złamane przedramię, to jedno, ale ja pamiętam ten moment właśnie, kiedy pojawiły się kontrowersje związane z tymi wydarzeniami na ringu, które przerwały tą walkę i zakończyły ją remisem, to
w pierwszym momencie nie było wiadomo o tym złamaniu, nie? Że tam nawet były takie głosy, że symulowałeś, że udawałeś. Się, ludzie po mnie pojechali strasznie. No. I to było jakby, to była od razu taka reakcja, nie? Tam jakby nie było żadnej komentarza medyków. Nie, nie, to było strasznie bolesne, jak no leżałem na sorze, załamany, nie wiem, zali mi jakiś usztywnienie tylko tej ręki i leżałem z tą ręką na sorze, czekałem na wyniki. Byłem w ogóle na jakiejś sali wrzuconej, gdzie musiałem po prostu czekać, ale nie mógł tam ze mną nikt siedzieć, więc nikogo z mojej ekipy ze mną nie było. A ja tak jak wyjechałem z hali w spodenkach do walki, tak tam się znalazłem, tam siedziałem. Bez koszulki, w samych spodenkach. I nic nie miałem ze sobą. W pewnym momencie po prostu przyszła moja dziewczyna i przyniosła mi telefon. Mówi, żeby był jakikolwiek kontakt ze mną, bo cała reszta ekipy czekała na mnie na korytarzu szpitalnym. Nie mogli ze mną siedzieć. To pamiętam, że jak odblokowałem telefon i zobaczyłem tą całą falę gówna, bo nie mogę tego nazwać inaczej, po prostu, która gdzieś się wylewała na mnie, byłem strasznie zaskoczony, bo wiesz, no dopiero co przed chwilą wyłapałem takiego kopa, że no brakuje mi tego momentu z mojej pamięci, co tam się wtedy działo. Mam połamaną rękę. Nie ukrywam, że byłem dosyć mocno załamany tą sytuacją, bo nie docierało do mnie, co się dzieje. Po prostu, dlaczego tak się stało? No, wiesz, zupełnie inaczej sobie ten wieczór wyobrażałem, a nie leżąc z połamaną łapą na sorze i zastanawiając się, co się odpieprzyło. Nie? To jeszcze po takich kontrowersjach. A ludzie mi cisną w komentarzach, że o, symulant, że coś tam, weź, wiesz, w ogóle, żebym się zabił i tak dalej. Patrzę, że jest komentarz jednego z właścicieli KSW, który coś tam mówił, że mój narożnik jakąś frajerską akcję odwalił. Uważnie, to był publiczny komentarz? Tak, normalnie poszedł do wywiadu i coś takiego powiedział, że mój narożnik odwalił frajerską akcję, bo mnie namawiali do tego, że mam nie wstawać. Mhm. Że, kurde, co tu się odwala, naprawdę. Tak sobie myślę, powiem ci, że strasznie było to brutalne i pomyśl, kiedy to jest powalone. W pierwszej rundzie byłem bardzo bliski tego, żeby skończyć ten pojedynek przed czasem. Gdybym to zrobił, to ci ludzie, wiesz... Tak, inaczej byłoby. Rzucali na rękach, na rękach by mnie nosili i mówili, że zrobiłem coś niesamowitego, niemożliwego. Sebastian, zrobiłeś 3 walki w 5 miesięcy. Jesteś niesamowitym mistrzem i w ogóle. Jedna rzecz. Dostałem nielegalnego kopa na łeb i zjechali mnie równo, nie? Jeszcze jakby to było, wiesz, zależne ode mnie. Naprawdę, wiesz, porąbana akcja, jakby, ale... Ja wiem, jak wygląda czuję, taka... Mam to gdzieś za sobą, no. Ja się cieszę, natomiast wiem, jak wygląda taka psychologia tłumu, czyli jak się odpali w jakichś kręgach właśnie, że tutaj udaje i cała ta narracja, to jest jakby normalne. Wiem, że też kibice potrafią tacy być. I to nie jest dla mnie zaskoczeniem. Ale bardzo dużym dla mnie zaskoczeniem jest, że jeden ze współwłaścicieli organizacji jest w stanie komentować twoją postawę, jeszcze nie mając wiedzy o twoim stanie medycznym tak naprawdę. Czy było potem jakieś sprostowanie tego, czy jakieś pojawiły się w ogóle, nie wiem, przeprosiny albo jakieś w ogóle... Wiesz co, nie chciałbym za bardzo już się rozwijać na temat tej osoby. W ogóle też myślę, że trochę niepotrzebnie poruszałem jej temat, bo chciałbym już po prostu nie mieć do czynienia nigdy z tą osobą. Próbował do mnie dzwonić po walce, ale nie będziemy rozmawiać. Powiedziałem, że za takie coś, tym bardziej, że to już raz mieliśmy pewną niemiłą sytuację i skończyło się na przepraszam od tego pana. Teraz nie pozwoliłbym na to, żeby to się skończyło tak samo, więc no niestety będziemy siebie traktować jak powietrze, a przynajmniej jest zawsze jeszcze Maciej Kawulski, który zawsze jest fajnym głosem rozsądku w tej organizacji i on mnie potraktował normalnie, jak człowieka, przyjechał do mnie na spotkanie, zapytać się, jak się czuję. Według mnie tak to się robi. A jak postawa Jakuba Wikłacza? No nie wiem, coś poprzepraszał w mediach i tyle. Nie było telefonu do ciebie? Nie.
Jakieś pytanie o twój stan zdrowia? No nie do mnie. Nie, nie, ale nie macie swoje numery? Nie, ale mamy kontakt ze sobą. Zresztą jak kiedyś mieliśmy już tyle walk ze sobą, więc wiesz, jak kiedyś była jakaś walka, miałem walczyć z Kubą i on z tego pojedynku wypadł, bo chyba miał COVID. No to pierwsze, co zrobiłem, to do niego napisałem, że życzę mu zdrowia i że wiem, że jesteśmy ogólnie rywalami, ale potraktujmy się po ludzku i jeśli będzie czegoś potrzebować, no to jestem. Bo po prostu jestem taką osobą. No, uważam, że sport sportem, rywalizacja rywalizacją, ale jesteśmy też ludźmi. Nie wróciło to do ciebie? No nie, no ale to wiele po prostu pokazuje o człowieku i tyle. Mhm. Wiesz, nie chcę mu tutaj obrabiać tyłka, może jakieś powody czy coś, to nie musimy być kolegami, żeby bić się w tej samej kategorii wagowej. Kolejna walka przesądzona? Wydaje mi się, że tak, ale zobaczymy. No, na razie mam obiecaną walkę o pas. On ten pas ma. Jeśli go utrzyma teraz w kolejnym pojedynku, no to zakładam, że tak. Będziesz gotowy? Będę gotowy. Zawsze jesteś. Będę strasznie gotowy. Sebastianie, to jest najbliższa walka. Ile jeszcze masz walk zakontraktowanych w KSW? Nie mogę tego zdradzać. To niestety jest taka rzecz, o której nie możemy mówić. No jeszcze kilka. No, nie ukrywam, przed ostatnim pojedynkiem podpisałem właśnie bardzo dobry kontrakt. Nie jest to kontrakt niewolniczy na pewno, nie mogę go tak nazwać. Nazwałbym go bardzo rozwojowym kontraktem i zobaczymy. No, to... Jest tam przestrzeń na UFC, na dalsze kroki? Szczerze, jak najbardziej jest przestrzeń, żeby pójść gdzieś dalej w przyszłości. No ale tak jak mówię, na razie skupiam się na jednym, muszę krok po kroku pokonywać te małe cele. Czy w sumie to nawet już są w tym momencie też duże cele. Jednego, drugiego, trzeciego, czwartego, wszystkich muszę pokonywać i udowodnić swoją wartość. A wtedy mogę iść do UFC, jeśli będę po dobrej serii. Sebastianie, tym mocnym akcentem z tej ostatniej walki zakończmy naszą dzisiejszą rozmowę. Ja dowiedziałem się wiele rzeczy, których chciałem się dowiedzieć i pomyślałem, nie będę cię o nie pytał, zadam te pytania przed mikrofonem. Na tyle, co cię poznałem, myślę, że odpowiedziałeś na wszystko szczerze, co mnie bardzo satysfakcjonuje. Ja zawsze szczerze odpowiadam. Nie lubię tego, nie lubię takiego podejścia, jak wiele osób ma, że kreują swoją inną rzeczywistość w social mediach i są zupełnie inni. Ja staram się być taki sam i przed kamerą, i w rozmowach prywatnych. Po prostu jestem sobą i tak mi jest łatwiej. Dlatego odpowiadam szczerze. Chciałbym tylko sprostować to UFC, bo nie chciałbym, żeby ktoś pomyślał, że jestem jakiś taki szalony, że teraz rzucam jakieś deklaracje, że idę do tego UFC zaraz. Nie, to jest moje marzenie jak każdego jednego zawodnika i jeśli wszystko będzie szło dobrze, to kiedyś tam będę. I tyle. Jesteś cierpliwy. Jestem. Sebastianie, 2 godziny rozmowy, dla mnie bardzo wartościowej, myślę, że dla widzów również. To nie pierwsza nasza rozmowa, ani ostatnia zapewne. Mam nadzieję, kolejny też odbędziemy przed mikrofonem. A teraz co, idziemy coś zjeść? Idziemy coś zjeść. Myślę, że jakiegoś dobrego burgera. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję wszystkim, którzy słuchali. I co, wpadajcie na Instagrama, praktyczna strona treningu i oczywiście na mojego. Tak, odwiedźcie nasze profile w mediach społecznościowych. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć, hej.